Okej, zaczęło się, możemy zaczynać. Witam na pierwszym spotkaniu. No i tobie Lila, tak? Od razu przekazuję głos, bo na rozpisce zaczynasz tematy, więc... Okej, dobra, więc ja może podzielę się linkiem do prezentacji, którą przygotowałam. Wrzucam go na czata. Mogę go jeszcze wrzucić na grupę, jeżeli chcecie. Mogę też zszerować w sumie. Będzie to. To jest prezentacja na GitHubie. Jest ona na moim własnym GitHubie. Także jeżeli macie jakieś, nie wiem, pytania, uwagi, to mówcie. To dodałam jeszcze link do tej książki i do tego GitHuba. Także tak. No więc ten podręcznik zaczyna się zasadniczo od wstępu i w tym wstępie na początku wyjaśnione jest, co to jest ten statistical learning. I tutaj wklejam tą definicję, jeżeli chcecie się odwołać. I co ciekawe, to co zwróciło moją uwagę, to to, że to definiuje się bardzo podobnie jak data science, czyli to jest jakby zbiór narzędzi do modelowania i rozumienia kompleksowych datasetów. I tutaj istnieje pewne takie, akurat tego w tej książce nie ma, ale dodałam trochę ekstra, może też dla was, że istnieje jakby taka niepewność co do pojęciowa, jak dokładnie tego używać. W tej książce używa się tego statistical learning i przypuszczam, że to jest to, co pisał Kenneth wcześniej w tej prezentacji na grupie, że to może wiązać się po prostu z historią tej dziedziny, gdzie samo słowo data science jest tak nowe. Wcześniej mówiono raczej o statystyce i w pewnym momencie do tej statystyki zaczęły wchodzić ten computer science, czyli te wszystkie jakby bardziej zaawansowane metody statystyczne używające właśnie narzędzi z działów informatyki wręcz. I w tym momencie zaczął się robić taki dualizm pojęciowy. Nie? Jeżeli wejdziecie sobie na przykład na stronę Data Science na Wikipedii, to znajdziecie w ogóle całą tą historię, jak świeże jest to pojęcie. Nie? Ono pierwsze się chyba pojawiło w 98, dopiero potem w 2001 jeszcze nie wszyscy go używali i w sumie ta wcześniejsza wersja tego podręcznika nie ta sama, to nie jest nowa edycja, po prostu wcześniej był podobny podręcznik, on używał tylko tego statistical learning. I jeżeli na przykład porównacie sobie inny slajd taki, gdzie już to słowo się pojawia, to tak naprawdę to rozróżnienie pojęciowe nadal jest dość takie płynne. Dlatego to dodałam, bo nadal nie ma jasności co do tego, co dokładnie to jest. I w tym podręczniku jakby używa się tego termu, tego pojęcia statistical learning. Czyli w tym momencie chodzi o połączenie statystyki z computer science. Czyli jakby z uwzględnieniem tego, jak oni to napisali, jednoczesnych osiągnięć w dziedzinie właśnie informatyki, zwłaszcza w machine learningu, czyli jakby machine learning jako część computer science. Ten graf zrobiłam ja, tak to go zrozumiałam. I oni tutaj też podali przykłady, czyli jakby ta część, to statistical learning obejmuje właśnie takie rzeczy jak regresje, klasyfikacje, drzewa decyzyjne i inne. I to w dalszej części tej książki jest jakby omówione. Aczkolwiek jakby, wiecie, może istnieć statystyka wykorzystująca computer science, nie? Czyli jakby macie po prostu program do statystyki. I to nie musi być statistical learning, nie? Tak samo jak może istnieć computer science, czyli ta informatyka, bez tych wszystkich rzeczy, no to jest po prostu programowanie, to wiecie, nie? Jakby niektórzy z nas pochodzą w ogóle z tego obszaru i douczają się tych kolejnych. Więc jakby to chodzi o to takie połączenie tego wszystkiego. I tutaj, jeżeli na przykład nie pochodzicie z działu informatycznego, tylko na przykład z bardziej biznesowych tematów, no to jest jeszcze ten problem, tego też nie ma w książce, dodałam ekstra, jest ten problem, że data science traktuje się jako część business analytics, czyli no tak, to jest jakby statistical learning, czyli to uczenie statystyczne, to jest statystyka, tylko trochę bardziej zaawansowana. No i w praktyce faktycznie to już było wcześniej, to nie jest nic nowego, jakby, nie wiem, forecastingi, czy przewidywanie sprzedaży, czy jakieś tam wizualizowanie różnych rzeczy i tak dalej. Ale data science zaczyna się w momencie, kiedy właśnie wchodzi ten machine learning, nie? Te kolory się nakładają trochę i to właśnie czyni ten dział trochę bardziej specyficznym.
No i z tego, co zdążyłam zauważyć, właśnie ta książka jest głównie o machine learningu, więc może to statystyka learning trzeba by rozumieć właśnie tak, że to może jest bardziej machine learning w tym momencie, nie? Aczkolwiek czytając definicję książkową, to tą, którą tam zamieściłam na tym slajdzie, no to według mnie to jest data science po prostu, to mogłoby być to samo. No i do czego to się odnosi? Tutaj to też jest cytat z tego podręcznika, żeby tak nie scrollować. Używa on różnych narzędzi i te narzędzia można podzielić z grubsza właśnie na narzędzia, które są nadzorowane, czyli te supervised learning i na to uczenie nienadzorowane, czyli unsupervised learning. I chodzi tu mniej więcej o to, że macie jakby, nie wiem na ile to będę tłumaczyć po prostu tak naprawdę od zera, nie? Czyli na przykład tworzycie jakiś tam model predykcyjny i ten model ma coś robić. I w tym momencie, w tym modelu rzucamy mu jakieś dane wejściowe, czyli jeżeli na przykład pracujecie na Excelu, no to mogłaby to być tabela, która zawiera jakąś kilka kolumn i ta na przykład, nie wiem, trzy kolumny, załóżmy, będzie to sprzedaż za jakieś tam, nie wiem, 3 miesiące i chcemy na przykład wymyślić, co będzie w 4. miesiącu, nie? Czyli nie wiem, w kwietniu, jaka będzie sprzedaż. Czyli ta ostatnia kolumna to jest ten output, który oczekujemy. I zwykle to są jakieś takie dane, które wrzuca się do tego modelu. I wybierając między metodą nadzorowaną a nienadzorowaną, tak naprawdę wybieracie model, który stosuje właśnie to uczenie nadzorowane i nienadzorowane. I to uczenie nadzorowane najczęściej w modelu jest dość dokładnie powiedziane, jak on to ma zrobić, macie dużo większy wpływ. Możecie mu też powiedzieć, co ten model ma się nauczyć. A w nienadzorowanym dajecie mu po prostu dane wejściowe, oczekiwany output i koniec, i nic więcej. Czyli ten model musi sam rozkminić, jakie te zależności wyglądają. No to do tego jeszcze będę wracać. No to jakby chodzi o taki z grubsza podział. No i tutaj, nie wiem, chyba nie będziemy robić jakiejś dyskusji, nie? Ale jakby wrzuciłam to tak, te pytania, tak żeby wam też uświadomić, że to jest taki, nie wiem, tutaj ktoś pisze na czacie. Tak. A, z przyszłego tygodnia. Aha, dobra. Dobra, to myślę, że idealnie go podsumowałaś, wiesz? Tak? No dobra, wiesz co, wiesz, z przyszłego tygodnia, to możemy, ja mówię o tym jako zajawka, nie? To myślę, że to można jeszcze dalej o tym rozmawiać. Także dobra, już więcej się nie rozwodzę w takim razie. Czemu nie? Jak to chować? Przepraszam, nie spójrzę, tak. Więc te pytania tak rzuciłam wam, nie wiem, czy chcecie o tym rozmawiać, czy nie, no bo to są takie tematy, gdzie tak naprawdę spotkacie osobę i co człowiek trochę to opinia, jakby mam wrażenie, że im więcej o tym czytam, tym bardziej mam wrażenie, że jakby te podziały pojęciowe już są coraz bardziej takie ustabilizowane, ale na przykład, widzicie, nie wiem, jak będziecie szukać pracy, no to na przykład są oferty pracy typu data scientist, big data, nie? I okazuje się, że czyta się potem o ofertę pracy i tam nie ma żadnych predykcji, tylko jest zarządzanie hurtownią baz danych, nie? I to się wtedy pojawia. Albo na przykład deep learning, nie? No, to niby też jest machine learning, ale w sumie nie zawsze jest. Albo czasem się łączy. I to są takie niuanse, ale myślę, że jak się interesujecie tematem, to może warto sobie to poczytać, może, nie wiem, wrzucić hasło na grupę do dyskusji. Dlatego tak to w sumie wrzuciłam. No dobra, ale przejdę do podręcznika. Więc podręcznik, tą część, którą ja czytałam, to był po prostu wstęp. I w tym wstępie, jak to Amerykanie, przedstawiono po prostu po kolei, jakiego rodzaju przykłady będą pojawiały się w podręczniku, tak jakby, żeby przygotować trochę grunt pod resztę treści. Więc jakby te przykłady, one się pojawią jeszcze dalej w tym podręczniku, no ale jakby na samym początku chodziło o to, żeby z grubsza zrozumieć, jakiego typu problemy będą się pojawiać. Jakby pierwszym przykładem jest właśnie przykład regresji. I żeby może zrobić ten wstęp, to ja zamieściłam taki extra slide. O co chodzi z tą regresją i z klasyfikacją? Więc jakby
w tych pytaniach, w tych problemach, które później się będą pojawiały w tym podręczniku, jakby większość tych zagadnień można sformułować jako pytanie, które sprawi, że wrzucimy, że wybierzemy model regresyjny albo klasyfikacyjny. I model regresyjny to są zwykle takie sytuacje, w których oczekujemy, że nasz output, czyli to, co ten model nam wygeneruje, tą predykcję, to będzie po prostu jakaś liczba. Nie wiem, może będzie miała po prostu wartość numeryczną w największym uproszczeniu. Nie? I mogą to być, wiecie, może być jakieś prawdopodobieństwo, może to być, wymyślałam takie przykłady, one się nie pojawiają w książce, ale pojawiają się te duże, które zaraz omówię. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli byście pracowali w firmie jakiejś marketingowej, no to to by było, jaka jest szansa, że klient kupi nasz produkt, albo ilu klientów kupi nasz produkt, albo jaka jutro będzie temperatura powietrza, nie? Jakby to samo pytanie możecie sformułować w taki sposób, że czytam te słynne ceny nieruchomości, jakie będą ceny nieruchomości w Bostonie, to jest taki słynny dataset. Możecie to pytanie sformułować tak, że rezultatem jego, żeby na nie odpowiedzieć, trzeba podać cyfrę czy liczbę. Ale możecie to samo pytanie wziąć w taki sposób, sformułować, żeby wyszła klasyfikacja. Czyli na przykład takie pogrupowanie, nie? Że czy klient kupi produkt, tutaj wymyślałam jakieś wasabi flex, nie? Czyli tak, klient kupi, nie, klient nie kupi, czyli jakby to jest taka predykcja binarna trochę, nie? Słynne jest to te datasety z rakiem, nie? Czy macie, nie wiem, jakieś zdjęcia, czy bazę danych, czy pacjent ma raka, nie? I to trenujecie model w sumie na danych, po których ten model ma powiedzieć, tak, ma raka, nie, nie ma raka. Nie? Ale jeżeli byście go pytali, jakie jest prawdopodobieństwo, że pacjent będzie miał raka, no to już jest taka odpowiedź, gdzie raczej się wybiera takie, może to jest bardziej regresyjne pytanie. Nie? No i słynnym jest też taki dataset Iris, nie? Iris. Wybiera się tam... To jest dataset zawierający zdjęcia, no i algorytmy mają posegregować, czy to jest jakiś tam irys gatunku setoza, wersji kolor czy filtrinka. I jakby, nie wiem, czy rozumiecie trochę to, nie? Że regresja, klasyfikacja. Z grubsza tak jest. Jest jeszcze taki trzeci typ, klasteryzacja, czy tam grupowanie. No dobra, ale to przejdę do już przy okazji tego przykładu. Więc jakby w tej książce podali jakby pierwszy przykład, to jest to wage data. I tutaj oni analizują te zarobki, czyli jakby tego typu problemem, ten problem, ta analiza ma właściwie takie zadanie, nie? Że osoba, która przeprowadza tą analizę, chce tak naprawdę zrozumieć, jakie są czynniki wpływające na zarobki. Nie wie. Nie? Ma jakby tam jakieś dane, czyli analizuje jakby tutaj wysokość zarobków, czyli ten wage. To wydaje mi się, że to nie jest takie salary, nie, typu pensja, tylko poprawcie, jeśli się mylę. Wydaje mi się, że to jest taka dniówka, czy jakiś taki taka, no zarobki jakieś takie, nie, ale nie na umowę. I oni po prostu chcą zrozumieć, czy na przykład na te zarobki ma wpływ rok, w którym są te zarobki, czy edukacja tych mężczyzn, czy ich wiek ma większe znaczenie. Dokładnie nie wiedzą, więc po prostu chcą zanalizować te czynniki i sprawdzić, czy faktycznie jest jakaś zależność. No i żeby zrozumieć takie dane, i trochę przewidzieć przyszłość, ale w sumie tak za bardzo to nie. No właśnie regresja się do tego dobrze nadaje, ponieważ ona w rezultacie co da? Da taki, nie wiem, na przykład procentowy wpływ danego czynnika na te zarobki może dać, nie? Czyli na przykład te wykresy, które tam były, no to widzicie, to są te dane wejściowe, to co oni chcą zrozumieć. Czyli jakby na pierwszym widzicie, że no tutaj jakby ten razem z wiekiem faktycznie te zarobki rosną, ale później spadają, nie? No ale tutaj jest jeszcze wpływ roku, że jest jakby taki lekki trend trochę do góry jakby,
No i tutaj z tą edukacją faktycznie te kolejne poziomy edukacji też mogą wpływać, że człowiek więcej zarabia. Ale nie wiemy, czy na przykład 80-letni człowiek, który ma najwyższy poziom edukacji w 2006 zarabiałby lepiej niż 20-latek w 2009, który nie wiem, ma drugi poziom edukacji. Nie? Jakby ciężko to tak na pierwszy rzut oka zrobić. I no właśnie, i tutaj jakby oni w tej książce trochę tak analizują te wykresy, nie? Jak to się kształtuje. Niemniej jakby wniosek jest taki, że trzeba by zastosować model, który uwzględnia wszystkie te czynniki. I że jeżeli uwzględnimy na przykład tylko wiek albo tylko rok, no to nie będzie takie miarodajne i że model powinien być trochę bardziej złożony. No bo teoretycznie tutaj można by się pokusić o twierdzenie, że na przykład no tu jest taki ładny wzrost, więc faktycznie im masz lepszą edukację, tym lepiej zarabiasz. No ale jeżeli zastosujemy, nie wiem, bardziej złożony model, no to może okazać się coś innego, nie? I tutaj jakby dalej po prostu pewnie będą używać tego przykładu, jakby nie czytałam tej książki aż tak dokładnie, ale w kontekście regresji liniowej oraz w kontekście modelowania nieliniowego, nie? Czyli tej regresji Riemannowej. No, to było w sumie tyle, jeśli chodzi o pierwszy przykład. Ogólnie, jeśli macie jakieś pytania, to mi przerwajcie, nie? Bo ja tak ględzę sobie, ale... Okay. A, to ja mogę powiedzieć? No, jasne. Tak, bo to też miałem w przyszłym tygodniu mówić o różnicach pomiędzy regresją a klasyfikacją, a ty mi to ukradłaś znowu, ale... Oczywiście ja sobie robię, ale jeszcze chciałem powiedzieć a propos tych różnic pomiędzy machine learningiem, big data, data science. Aha. To jest wbrew pozorom, tak jak powiedziałaś, ile ludzi, tyle jest opinii. Na przykład w mojej poprzedniej robocie od big data dewelopera dowiedziałem się, że big data jest jak nastoletni seks, że każdy o tym mówi, każdy myśli, że inni to robią, a tak naprawdę nikt tego nie robi. Także ile ludzi, tyle jest opinii, a tak naprawdę to są bardzo pokrewne tematy. Niektórzy uważają na przykład, że data science to jest analiza danych, taka jak ludzie robią w Excelu tilko przy użyciu Pythona czy R-a. Inni uważają, że data science już jest tam, gdzie się pojawia machine learning, a inni mówią, że sam machine learning nie wystarczy, czy już trzeba w deep learning pójść. Także to jest bardzo rozmyte. I tak jak powiedziałeś, że statistical learning to jest dla mnie tożsame co machine learning. Ogólnie ja strasznie lubię ten wykres, bo on właśnie tutaj dodaje jeszcze ten wymiar czasu, nie? Że na przykład, że to nie jest, że tak było kiedyś i tak będzie w przyszłości, tylko że to jest na zasadzie predykcji. Że na przykład kiedyś na przykład robili forecastingi sprzedaży na przykład za pomocą jakichś tam, nie wiem, metod statystycznych, tudzież w Excelu czy coś, a teraz na przykład raczej idą w kierunku właśnie stosowania algorytmu po to, żeby lepiej przewidywać przyszłość, w sensie, jest ten aspekt przyszłości, nie? No tak, no bo przecież regresja liniowa i logistyczna to istnieją prawie że od zawsze. No, dokładnie. Jedyne, w czym mamy teraz przewagę, to moc obliczeniowa. No, dokładnie tak. Także, no, fajnie, dzięki za komentarz i no dobra, to nie będę więcej spoilować o tym, ale staram się te przykłady jakoś przedstawić w taki sposób, żeby można je było między sobą porównywać tak analitycznie, więc jakby tutaj w drugim przykładzie zrobiłam to samo, nie? Czyli jakby co oni chcą przewidywać w tym przykładzie, jaka jest natura tego problemu, i tak dalej, nie? Więc jakby to staram się też podobnie zrobić, jak tam zajrzycie. Więc tutaj w tym drugim przykładzie analizują dataset, który dotyczy stock market, giełda, nie? Giełda. Więc oni chcą zobaczyć, czy ten indeks giełdowy będzie wzrósł, wzrastać, czy spadać danego dnia i mają do dyspozycji procentową zmianę z ostatnich 5 dni. Czyli procentową zmianę tego indeksu. Czyli jakby widzicie tutaj jakby sam ten cel, nie? Można już po samym stwierdzeniu tego rodzaju stwierdzić, że okej, co chcemy przewidywać? No spadnie czy nie? Czy podniesie się? No to więc tutaj są raczej takie, no to jest taki binarny wybór,
Tak lub nie, w górę, w dół, ewentualnie stabilne, no to może trzecia kategoria, ale zasadniczo chodzi tutaj o klasyfikację. I dodałam tutaj te feature'y, nie? Czyli te cechy, które się analizuje jako dane wejściowe, na wejściu i to, co ten algorytm ma wypluć, czyli no, chcemy po prostu właśnie mieć tą klasyfikację, jak będzie w przyszłości. No i tutaj postaram się te wnioski ująć jakby dość krótko, no ale zasadniczo jak popatrzymy na te wykresy, to mamy tutaj procentową zmianę tego indeksu, czy poszedł w górę, czy w dół, wczoraj, dwa dni temu i trzy dni temu. I tak już intuicyjnie widzicie na pierwszy rzut oka, że to są jakieś takie rzeczy, gdzie w sumie to ciężko powiedzieć, nie? To jest dość takie nieintuicyjne, czy ten indeks będzie jutro rósł, czy nie. I no, więc jakby to też nie jest proste, no bo jakby siłą rzeczy no, mamy giełdę, gdyby to było takie proste, to wszyscy by na tej giełdzie wygrywali, nie? A nie jest. W każdym razie oni tutaj pokazują jakby przykład, gdzie można próbowano zastosować model, który poprawnie przewidywał kierunek właśnie ten wzrost lub spadek na rynku w 60% przypadków. Więc to jest już w sumie dość takie ciekawe. No ja sama chętnie przeczytam ten rozdział, nie wiem, może zacznę lepiej grać na giełdzie, jak się mocniej w to wgryzę. No i ten przykład będzie w rozdziale czwartym, więc jak ktoś ma ten rozdział, to niech się przygotowuje na ekscytujące doznania giełdowe. Tak. I tutaj to będzie na przykładzie właśnie nadzorowanego uczenia. No. Nie wiem, czy jeszcze bardziej chcecie się wgryzać w ten przykład, bo on też nie był jakoś bardzo szczegółowy. Mam nadzieję, że w sumie dalej będzie jeszcze rozwijany. Znaczy, dla mnie tylko ten przykład jest akurat ciekawy, bo powiedziałaś, że to jest przykład na klasyfikację, tak? Tak. Natomiast dla mnie właśnie on ma taką naturę prawie że regresyjną, tak? Zresztą na tych wykresach nawet to jest tam procent odchylenia tego indeksu, tak? Czy on może w górę, czy w dół. Więc to, czy on jest, czy to jest problem klasyfikacyjny, czy regresyjny, jest już takie płynne. To wszystko zależy od twojego podejścia. Ciekawe. Czy chcesz przewidzieć, o ile spadnie, czy o ile wzrośnie, czy chcesz przewidzieć tylko, czy spadnie, czy wzrośnie. Okej, to moje pytanie byłoby takie, czy właśnie w zależności od tego, czy chcę interpretować to jako problem regresyjny czy klasyfikacyjny, będę używał bardzo różnych metod do znalezienia odpowiedzi? Masz modele, to znaczy może tak, jest na przykład jak chciałbyś zaprojektować właśnie model regresyjny, no to jest coś takiego jak przynajmniej w Pythonie, nie wiem, bo ja akurat Pythona lepiej znam, linear regression classifier, nie? No, jest coś takiego. I wtedy musisz w ogóle wybrać inny model. Po prostu. On będzie się inaczej nazywał wręcz. A jeżeli chcesz prostą regresję liniową, to po prostu regresję liniową. Ale czy tam jakąś inną regresję, nie? Jest ich trochę. I tylko, że jeżeli chcesz ten problem sformułujesz jako klasyfikację, to faktycznie wybierzesz zupełnie inny model. Albo prawie inny. W każdym razie w kodzie będzie zupełnie inaczej się nazywał. I to jest ważne, żeby wiedzieć, czy ten problem jest taki, czy taki. Więc no, ja się zgodzę z Igorem, nie? Że jeżeli byś na przykład chciał wiedzieć, o ile się zmieni, no to faktycznie zapiszesz trochę inaczej. W sensie możesz wybrać lekko inny model pod tym kątem. I no nie wiem, mogę w sumie później przygotować jakiś taki przykład, nie? Gdzie jest na przykład no nie, no w Pythonie one się po prostu inaczej nazywają, nie? Masz drzewo regresyjne classifier na przykład, nie? I ono po prostu się tak nazywa. Musisz wybrać takie klasyfikacyjne, nie? Albo no regresja logistyczna też chyba ma coś takiego, nie? Klasyfikacja. Regresja logistyczna ogólnie jest... Tak, przewiduje prawdopodobieństwa, ale tak. można ją stosować jako metodę klasyfikacyjną właśnie dlatego, że ustalamy tak. Jakiś threshold na przykład. Tak, który też miał, to chyba XGBoost, to też taki bardziej zaawansowany model. On miał faktycznie do regresji, regression i classifier. I w tym momencie, to wiesz, no możesz wybrać sobie model, nie? No ale to jak zaczniesz sprawdzać jego performance, no to dziwne rzeczy ci wyjdą, nie?
Okej, ale to jest właśnie to Igor trochę odpowiedział na moją wątpliwość, bo faktycznie rozwiązaniem problemu klasyfikacyjnego mogłoby być rozwiązanie problemu regresyjnego i wybranie sobie jakichś przedziałów, tak? Kiedy ja uznaję, że coś wzrosło albo zmalało. Polega w regresji logistycznej. Daje, gdzie wyrzuca ci prawdopodobieństwa, wiadomo, od 0 do 1 i ty sam sobie wybierasz ten threshold najlepszy, najbardziej optymalny. I są nawet metody, to jest ROC, krzywa ROC. Nie pamiętam, co znaczyło. Ale dobra, to będziemy na to nowe spotkanie. To na pewno będzie w tej książce. I właśnie to, badając tę krzywą, możesz zobaczyć najbardziej optymalny threshold przy prawdopodobieństwie. Okej, dzięki wielkie. Tak, Agnieszka właśnie szuka mikrofonu, żeby dodać to, co Igor. Czasem zmienna ograniczy wybór modelu, bo nie jest odpowiednia dla danej zmiany. No. Jakby jest więcej czynników, no, są czynniki ograniczające, nie? Na przykład sam, dobra, nie będę wchodzić aż w takie szczegóły. Niemniej na poziomie wyboru modelu to jest raczej dość istotne pytanie, czy takie, jaki natury on ma, jaką naturę on ma, nie? Tak naprawdę to jest najistotniejsze pytanie, to sami musimy sobie zadać, czy badamy regresję, czy klasyfikację i od tego wyjść, bo no. Jeżeli źle dobierzemy i pójdziemy dalej, no to jesteśmy w dupie. No, dlatego właśnie no tagujemy te slajdy, nie? Żeby to było w miarę jasne, ale oczywiście możesz stwierdzić, że nie, że ten cel predykcji nie jest dla ciebie odpowiedni, że ty nie chcesz tego badać, nie? Że możesz, że wolisz badać, nie wiem, zależności, albo o ile, albo dodasz jeszcze jakiś feature, nie, jakąś tam cechę i stwierdzisz, a ja chcę zbadać, czy jeszcze to ma wpływ, nie? A w tym momencie reformujesz swój problem i dobierasz trochę inne modele, żeby osiągnąć swój output, ten oczekiwany, nie? Może to, co tutaj jest, wiesz, oczekiwany output, czy to pójdzie w górę, czy tu, może cię to nie interesuje, nie? Wszystko zależy też od sytuacji. No. Ale pewnie będziemy o tym do tego jeszcze wracać, nie? Bo to jest takie fundamentalne pytanie zawsze na wrac. Myślę, że będziemy jeszcze o tym dyskutować. A dobra, i to jest ostatni przykład, trzeci. I tutaj, no jakby ja już tak ujęłam skrótowo, że to jest albo klasyfikacja, albo regresja, ale nie, jest jeszcze, i zdaniem jest jeszcze trzecia część. Jakby ja osobiście uważam, że to jest nadal klasyfikacja, ale w tej książce uważam, że nie, że to jest coś nowego. Więc jakby tutaj chodzi o tak zwany clustering. Więc jakby celem tego przykładu, czyli mają tutaj dataset ekspresję genu NCI-60, jakby celem tej predykcji jest... Jakby na wstępie mają oni, dobra, więc ja to ujęłam kolorami, nie? Niebieski to jest jeden przykład, a zielony to jest drugi przykład. No więc zielony przykład. Oni są, chcą, mają ten dataset i są zainteresowani tym, żeby podzielić ludzi, czyli jakby każda osoba w tym datasecie to jest jakiś tam, jakaś tam obserwacja i chcą ją podzielić na grupy, zgodnie z jakimiś tam liniami podziału komórek w tej ekspresji, nie? Jakby to jest dość skomplikowane, jeżeli się nie jest biologiem, ja nie jestem, więc dam jeszcze jeden przykład, żeby może to było bardziej takie zrozumiałe, że jeżeli, i tutaj w marketingu, no to jest trochę bliższe chyba skóry, że mamy na przykład informacje na temat ludzi i chcemy wiedzieć, którzy klienci są podobni do innych, nie? Tak jak na przykład, nie wiem, macie, no i sprawdzić, czy oni kupią ten sam produkt na przykład, nie? I w tym momencie załóżmy, że jesteśmy Allegro i mamy, nie wiem, zbiór klientów X. I na przykład jeżeli ja, nie wiem, kupiłam sobie telefon, konkretnie taki, to może jestem, i kupiłam jeszcze kilka innych rzeczy, to może jestem w grupie osób, które są, nie wiem, coś jeszcze łączy. I ten algorytm połączy mnie w grupę z jakimiś innymi ludźmi i na przykład zasugeruje mi jakieś docelowe inne produkty, którymi będę zainteresowana, nie? Bo na przykład inni klienci kupili takie, jest duże prawdopodobieństwo, że ja też go kupię, więc zasugeruje mi docelową reklamę. Więc ja będę podzielona na jakiś taki klaster klientów zainteresowanych może technologiami. Czy mogę ci teraz przerwać? Tak. Dlatego właśnie jest to clustering, czyli to jest taka, to jest
metoda z, nienadzorowana. To jest tak. Unsupervised, dlatego to jest clustering, a nie klasyfikacja, bo my nie mamy tutaj wcześniej zakrojonych, określonych grup. Mhm. Czyli nie mamy tutaj podziału na klientów technologicznych czy klientów jakichś innych. To jest tak samo, jak jest ten problem rozpoznawania zdjęć, czy to pies, czy to kot. No tak. To jest jasny przykład klasyfikacji, ale w metodzie po prostu, gdzie my chcemy zobaczyć, czy w ogóle są i jakie są grupy klientów, nie musimy ich nawet nazywać. Tak. To jest clustering, kiedy nie mamy jasno określonych grup i tak naprawdę nie mamy tych outputów. No okej, okay, rozumiem. Tutaj nie mamy outputów i dlatego to jest unsupervised. Okay. No właśnie, ale to jest unsupervised, w sensie nienadzorowane, no bo ten algorytm sam musi skumać, jakie są zależności. Tak jak mówiłam o tym Irysia, nie? Że daliśmy mu, że musi rozpoznać jeden z trzech irysów, trzech gatunków. Tak, jest nadzorowany w tym momencie, tak, ale jakbyś wyrzuciła nazwy i wyrzuciłabyś te cechy z nazwami i zostawiła tylko cechy z, tam jest bodajże odległość, czy jakaś szerokość, długość, jakbyś to wrzuciła i by ci pogrupowało na trzy różne, czy w ogóle na ileś tam, ile chcesz różnych, to jest clustering, kiedy nie masz wcześniej zakrojonych, określonych podgrup, czy no, o to chodzi. No tak. Dokładnie. No dobrze to ująłeś. To ja mam z kolei wrażenie, że teraz rozmawiamy znowuż o tym samym, bo teraz sobie myślę, okej, sposobem na rozwiązanie problemu klasyfikacyjnego byłoby klastrowanie jakiegoś zbioru danych i potem ustalenie przedziałów, tak, że mniej więcej ten klaster to będę uznawał za jakąś klasę i tak dalej. Ale tak, i tak dalej. Ale możesz oczywiście nadać nazwy tym poszczególnym klastrom i potem wrzucić, dać jakieś nowe dane i wtedy to już będzie klasyfikowało do jednej z tych trzech. Okej. Ale mówimy o... To jest jakby proces odkrywania trochę. Tak. Że na początku nie wiesz, jakie są te grupy, nie? I musisz odkryć w ogóle, jakie one są. Nie wiem, czy mi działa mikrofon, jeśli działa, to tylko bym pytała, że kiedy robimy, to wszystko zależy od celu trochę, tak? Bo jeżeli chcielibyśmy robić klasyfikację, to my poznajemy bardziej te dane. A kiedy już mamy zdefiniowaną zmienną celu, to wiemy, do czego dążymy. Efekt klasyfikacji nie zawsze jest znany na początku. To jest to, co Igor trochę mówił, że jeżeli byśmy na przykład wsadzili, to możemy dostać, że pogrupowanie zupełnie w inny sposób tych obiektów na naszej, powiedzmy, płaszczyźnie wielowymiarowej, niż gdybyśmy mieli dane i próbujemy w ten pattern się wpisać, który już widzimy i gdzieś próbujemy kolejną próbę coś osiągnąć, te informacje z tego zbioru, które mamy. Mhm. Nie wiem, czy to coś... Tak, dokładnie. Przychodzi mi do głowy taki przykład z jednej książki, którą ostatnio czytałam. Mianowicie tam jakaś sieć sklepów chciała sprzedawać produkty dla przyszłych matek. W sensie, bo mieli takie produkty dla niemowlaków, nie takich świeżo po urodzeniu. No ale jak to uznać kobiety, które są w ciąży, nie? Jeżeli na przykład wezmę sobie klasyfikację, no więc ta firma mogłaby kierować swoją kampanię marketingową do po prostu kobiet w jakimś przedziale wiekowym. No ale czasem trafi na panna, czasem trafi na, nie wiem, kogoś, kto nie jest tym zainteresowany po prostu. Więc oni zaczęli, nie badali na przykład wieku, tylko wrzucili te dane i zrobili taki no, clustering, próbowali wychwycić te kobiety i znaleźli to właśnie dzięki temu, że pogrupowali po rodzajach zakupów, że na przykład w pewnym momencie te kobiety kupowały inne produkty, nie? Ale nigdy by na to nie wpadli, gdyby zastosowali nadzorowane uczenie, nie? Bo ten algorytm po prostu odkrył, że one kupowały jakieś zdrowsze rzeczy, kupowały chyba książki o dzieciach, takie rzeczy, nie? I w tym momencie jakby to, co one kupowały, pozwoliło umieścić te przyszłe matki w jednej grupie. Ale na początku nie przyszło im to do głowy, że może tak być. I gdyby szli swoją utartą ścieżką, że to są na pewno kobiety w pewnym wieku, no to nie wpadliby na to, że to mogą w ten sposób znaleźć, nie? Także nie wiem, czy ten przykład coś powiedział. No dobra, okej. Okay. W każdym razie w tej książce jakby przykładem będzie nie to, co ja mówię, tylko będzie ten dataset NC60, czyli ten taki o podziałach komórkowych.
I tutaj dane wejściowe to są te obserwacje, czyli tam 6830 obserwacji. I to są, one dotyczą 64 linii, nie wiem, cancer cell lines, cokolwiek to jest. I no i tak. I oni tutaj nie chcą przewidywać przyszłości, tak jak już mówiliśmy, powtórzę się, tylko chcą je podzielić, pogrupować. I tak. I tutaj jakby, to już powiedzieliśmy, w sumie nie ma wartości oczekiwanej, nie wiedzą, jak pogrupować te komórki. No i są te wykresy, nie? Więc tutaj zaczyna się trochę bardziej skomplikowany poziom, ponieważ tworzy się dużo wymiarów. Więc oni stosują tutaj metody redukcji tych wymiarów. W tym wypadku do dwóch na pierwszym wykresie. I poczekajcie. Tak, więc poprzez tą redukcję udało mi się wyłuskać jakby cztery takie grupy. Wydaje mi się, że po prostu chcieli mieć cztery grupy, dlatego tak to wyszło. Teoretycznie mogliby, nie wiem, chcieć dwie albo trzy. I na to nanieśli jeszcze te kształty, czyli te rodzaje raka. Czyli tak jakby tutaj chodzi o to, że to są jakby obserwacje podobnych zmian w komórkach, czyli jakby są to obserwacje i te 64 linie komórkowe, tak to rozumiem. I do tego jeszcze chcę wiedzieć, czy jest jakaś zależność między tymi samymi liniami komórkowymi z jakimś konkretnym rodzajem raka. No i wychodzi na to, że tutaj faktycznie niektóre geny mogą sugerować, że na przykład ten rak jest bardziej typowy dla tej ekspresji genu, nie? Na przykład mamy te kółka, to są jakby ten symbol. Ale na przykład tutaj niby jest ten sam klaster tych komórek, ale rak jest, nie wiem, pojawia się jakiś inny rodzaj tego raka, nie? Że nowotworu chyba, tak, nie wiem, czy kancer, w sumie to może być rak. I to jest już model taki trochę bardziej zaawansowany, ponieważ no właśnie to jest nienadzorowane uczenie. Jakby do tego to będzie dopiero w 2010. Tak. Nie wiem, czy mogę to jeszcze jakoś lepiej wyjaśnić. Nie wiem, chyba że ktoś tutaj jest po biologii, może jeszcze mi pomóc w tym. No raczej, znaczy dla mnie to, co jest ciekawe, to jak spojrzymy na ten drugi wykres, to jest tak, że z jednej strony mamy to ułożenie takie, że te punkty są blisko siebie, tak? I to znaczy, że one w jakiś sposób są do siebie podobne. W zależności od co dokładnie mierzymy, ale są też na przykład właśnie te trójkąty, tak? I te trójkąty pojawiają się tutaj w tych różnych grupach, więc to właśnie jest ten moment, kiedy tak to nie jest takie oczywiste, w jaki sposób podzielić te dane. Tak? To jest taka pewna zależność, że na przykład te są modele, które no, te nienadzorowane, no może tak. Czasami niektóre modele są łatwe w interpretacji, a niektóre nie. I im bardziej taki ten model pokazuje, im więcej takich szczegółów pokazuje, to najczęściej wtedy jest dużo bardziej trudny w interpretowaniu tych danych, nie? Bo masz po prostu te mierniki, które, no które nie wiem, są jakimiś cyframi, liczbami prawdopodobieństwa i jakby oszacowanie tego, czy to jest to, co chcesz, czy już nie, no jest często dość trudne, nie? I no ale takie życie, nie? No bo w tym momencie musiałbyś jakby dobrze sobie wygenerować jeszcze właśnie jakieś statystyki na ten temat, nie? Czy jaka jest szansa, że na przykład ten gen będzie faktycznie ekspresją dla danego raka, nie? To dobrze wtedy zobaczyć w jakichś liczbach, bo to faktycznie łatwiej patrzeć, ok, no to jest moja grupa, klaster czy coś, ale z drugiej strony tak to nie bije po oczach, jaki jest rezultat tego modelowania, nie? Trochę tak, ale tak do końca to w sumie nie. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj ktoś może chce powiedzieć?
Dobra, mi się wydaje, że tam był jeszcze chyba jakiś rozdział dalej. Czy, bo ja mam jeszcze tylko taki slajd o historii. Czy jak uważacie? No tak, bo sam tam na początku są trzy rozdziały. Pierwszy to jest chyba to, co właśnie powiedziałaś, drugi to jest historia, a trzeci to, co ja mam przygotowane, czyli taka szybka powtórka z matury. Okej, okay, dobra. No, mogę powiedzieć trochę o historii. No w sumie to jest taki krótki raczej rozdział, gdzie po prostu akapit po akapicie opisywane jest to było i które momenty są jakby kluczowe. Jakby w tym rozwoju historycznym oni się nie skupili tam za bardzo na definicji pojęciowej, co to jest data science, kiedy to się pojawiło. Jakby samo data science jako słowo to jest 2001 rok chyba. Tak, że już zaczęło być przyjmowane, nie? Ale wcześniej jakby statystyka istniała już dużo wcześniej i tutaj była ta metoda najmniejszego kwadratu już pod koniec XIX wieku. Potem zaczęto wprowadzać właśnie, ja nie wiem jak to się tłumaczy na polski, linear discriminant analysis. W każdym razie zamiast regresji analizowano także klasyfikacje. Tutaj lata 40 to jest regresja logistyczna. I dopiero w latach 70., 80. pojawiają się tak naprawdę warunki technologiczne, żeby rozwijać inne modele, te nieliniowe modele predykcyjne, czyli też nienadzorowane modele. I w tym momencie no to jest przełom, bo to zaczyna się rozwijać. I właśnie pojawiają się drzewa klasyfikacyjne, regresyjne, te bardziej takie kompleksowe modele. I na przykład cross-walidacja, to po polsku się nazywa sprawdzian krzyżowy, ale powiem wam, że rzadko się spotykam z tym, może nie wiem, może mam takie szczęście. No cross-walidacja, czyli jakby chodzi o możliwość wyboru jak najwłaściwszego modelu właśnie poprzez zastosowanie tej metody. No i w sumie tyle. Jakby 86 to jest już taka praktyczna implementacja software'owa, czyli jakby umożliwienie zastosowania tych modeli poprzez po prostu informatykę, computer science. No? Myślę, że resztę można sobie doczytać na przykład o tutaj w Wikipedii. Nie mogę to przesunąć tutaj. To jest właśnie data science i jest trochę o historii więcej niż w tej książce, jeśli was interesuje, bo to jest dość taka ciekawa, o tej późniejszej historii. Ale w tej książce jakby ograniczyli się do 86, także to jest w sumie wszystko, co mogę wam zaprezentować. Także oddaję głos do studia Mateuszowi. No okej, okay, super, dzięki wielkie. Super prezentacja, mi się bardzo podobało. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, tam kolejny rozdział to jest taka szybka powtórka z matematyki. Nie wiem, może chciałbym was troszeczkę ożywić. Może najpierw wyszeruję ekran. Co tu mam? Aj, to nie działa mi tak dobrze, jak chciałem. No, może zrobię tak, wyszeruję ten ekran. Teraz powinniście, nie wiem, czy teraz widzicie książkę czy nie? Książkę po prawej stronie web. O, dobra, super. O to mi właśnie chodziło. Ja sobie niestety nie mam przygotowanej prezentacji, więc będę się posiłkował tablicą. Czasami może coś napiszę. Więc tak, to jest taki szybki rozdział powtórkowy, przede wszystkim o macierzach. I pierwsze moje pytanie do was jest takie, czy jest ktoś, kto nie wie w ogóle, co to jest macierz? Nigdy o tym nie słyszał i w ogóle, o, tutaj mamy przykład pięknej macierzy. Czy ktoś to rozumie, czy ktoś tego nie rozumie? No, wydaje mi się, że macierzy z macierzami większość osób się spotkała, więc może bardziej odpowiem na pytanie, po co nam będą te macierze? I to jest ten przykład, o którym ty trochę mówiłaś tam, to znaczy, to jest przykład tego Excela, tak? Jak ja myślę o tych macierzach, to myślę cały czas o Excelu, bo powiedzmy sobie, że mamy faktycznie taką tabelkę danych, nie? Ja będę się starał jakoś w miarę ładnie rysować, ale to z myszką to ciężko działa. No i tam mamy te, to są te zmienne, o których mówiliśmy, tak? W tym przypadku to jest właśnie ten wage dataset i mamy tam wiek,
Nie, to jest właśnie rok, tak? Rok, wiek i płeć. Tak. Age, no i tam płeć, no to powiedzmy dobra, że właśnie mamy ten rok, mamy ten age, o, te krzaczki pisał. No mamy jeszcze jakieś inne zmienne, czyli to są te dane, które my jakby będziemy dostawać, tak? Jakieś tutaj są wartości. No i na podstawie tego, no mamy, po pierwsze mamy ten nasz zestaw, ten treningowy, czyli mamy już jakieś odpowiedzi na zadane pytanie. W tym przypadku to pytanie, no to jest, no ile będziemy zarabiać, tak? Czyli to jest ten wage. No i powiedzmy, że mamy jakiś takiego Excela, który faktycznie dla iluś przykładów udziela nam tych odpowiedzi. No i możemy sobie po pierwsze w ogóle policzyć tutaj, że mamy powiedzmy tą jedną zmienną, mamy drugą zmienną, no i ileś tam ich jest, no i tam powiedzmy w tej książce za pomocą literki małej p oznacza się, ile mamy tych zmiennych faktycznie, nie? Więc w tym przykładzie, jeżeli tu mamy year, age i ten sex, no to to jest, p jest równe 3. Natomiast ile jest tych wpisów w tym Excelu, to będzie nasze małe n. No i w tym przypadku, co tutaj mamy? Aha, oni to jest, sorry, w ogóle mówią, że jest 12 zmiennych, no ale to wiadomo, o co chodzi i mają 3000 ludzi, więc no tutaj powiedzmy, że w tym Excelu wielkim mamy 3000 wpisów, nie? I teraz za każdym razem, jak ja sobie myślę o tym, o tych danych i o tym, co będziemy z nimi robić, zawsze sobie wyobrażam takiego Excela, bo potem, jeżeli sobie spojrzycie na tą macierz tutaj, to to jest dosłownie 1:1 przerzucenie, może na początek, tej części, nie? Czyli to, co mamy tutaj, tak naprawdę to, co jest tutaj, czyli te wpisy w tym Excelu, są wpisane właśnie w tą macierz, tak? Czyli faktycznie widzimy, że mamy P zmiennych, no to mamy tutaj jedną, drugą P kolumn, no a z kolei wierszy jest N, no bo tyle mamy tych danych wejściowych, więc to jest reprezentowane jako macierz. Tutaj kwestia jest też taka, że oni te macierze reprezentują, przepraszam, okej, okay, to jest macierz, natomiast mamy jeszcze wektory, nie? Wektor to jest generalnie taka macierz, która ma jeden z tych wymiarów wielkości 1, natomiast oni przyjmują, że dla nich zawsze wektor to jest taka macierz, to jest wektor kolumnowy, tak? Czyli to jest jakby jedna kolumna, która ma ileś wpisów, więc tutaj mamy na przykład wektor xi i on jest kolumnowy, ale ma p tutaj wejść. Co to oznacza? No w tym przypadku ten wektor to jest wektor tej części, tak? Ponieważ on ma p wartości, więc to są jakby te wartości od 1 do p. No a z drugiej strony tutaj mamy inny wektor, też kolumnowy i on ma n wartości, no to jest jakby w drugą stronę, tak? To jest oznaczenie dla tego, dla tej części. Więc można powiedzieć, że ten mały xi to jest dla nich taki jeden wpis w Excelu, taki jeden wiersz. Natomiast tutaj nie wiem, czy to dobrze widać, ale ten xj jest pogrubiony i oni właśnie tym pogrubionym oznaczają te wektory długości n, czyli te wektory, które mają de facto oznaczać taką jedną kolumnę dla danej zmiennej. Więc tu jest jakby pogrubione, o, tutaj już na was grałem, no ale to jest ten xn, nie? No, tam xj, ale gdzie j przebiega od 1 do n. Czy coś jeszcze jest tutaj ciekawego? No, więc przykładowo cała taka macierz, macierz x, to jest wpis n takich, to są akurat te wektory, więc mamy n tych wektorów, gdzie każdy ten wektor x1, no to jest właśnie wektor takiego jednego wpisu, nie? I tu jest jeszcze ta literka t, czy jest ktoś, kto nie rozumie, co ta literka t oznacza? No t to jest transpozycja macierzy, tudzież wektora, to sobie można spojrzeć, natomiast w przypadku wektorów to jest wyjątkowo proste, no bo jeżeli mamy faktycznie ten wektor xi, no i on ma tam jakieś wpisy, tak, powiedzmy x1 i aż do xpi,
No to jest wektor kolumnowy, no bo oni sobie tak wymyślili, że wszystkie wektory będą pisać w ten sposób, czyli w formie takich kolumn, no ale my teraz chcemy go przedstawić jakby tak, chcemy go położyć w cudzysłowie, tak? Chcemy, żeby on wpisany był w ten sposób, no i właśnie transpozycja do tego służy, tak? Czyli transpozycja teraz tego x i t, to będzie właśnie taka, to będzie taka macierz, która ma z kolei teraz tylko jeden rząd, a ma p kolumn, czyli tu będą po prostu wypisane te x1i do xpi. Czyli tu jakby nie ma żadnej magii, to jest tylko jakby taka konwencja, w jaki sposób oni będą używać tych oznaczeń, tak? Okay. Czy to jest wszystko w miarę jasne? O, tutaj mają z kolei przykład transpozycji dla całej macierzy. No i to jest takie odwrócenie tej macierzy. Te macierze mają wymiary, tak? To znaczy ta macierz, przykładowo x, ona ma, poprawiajcie mnie, jeżeli będę gadał bzdury, ona ma p kolumn i n rzędów, n wierszy. I z kolei ta transpozycja zawsze będzie miała na odwrót, czyli z kolei ona ma teraz n kolumn, a p wierszy, tak? I to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy takie odwrócenie, że to, co jest tutaj, to na początku było tutaj. No i tak jakby na odwrót, tak? Teraz ta część jest z kolei tutaj na dole i tak dla wszystkich tych danych, więc jeszcze może tak na szybko zrobię jakiś mega szybki przykład. 1, 2, 3, 4. No to jakbym sobie chciał opiszyć transpozycję takiej macierzy, no to będzie 1, 4. Ta część zawsze zostaje taka sama, więc można sobie ją przepisać. Natomiast tutaj to się odwróci, tak? To będzie 1, 2, 1, 3. Czyli tak jak mówiłem, 1, 3 przechodzi tutaj, 1, 2 przechodzi tutaj. Może jeszcze taki ciekawszy przykład. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Transpozycja. No to będzie 1, 2, 3, 1, 4, 7. Tutaj to zostaje takie samo, więc by, 1, 5, 9. No i tak samo to się obraca też tutaj, tak? Czyli ta szóstka z kolei mi przeskoczy tutaj, a ósemka przeskoczy tutaj. No, to jakoś nie jest w miarę jasne. Jeżeli ktoś nie pamięta do końca, jak to się robiło, albo nie zrozumiał tego wytłumaczenia, może sobie powtórzyć, ponieważ te transpozycje faktycznie się tam pojawiają dosyć często, bo czasami, żeby wykonywać te operacje na macierzach, to żeby one do siebie pasowały, to trzeba je po prostu przepisać w trochę inny sposób, tak? No, więc to jest przykład z kolei właśnie tej transpozycji tego wektora, czyli tego wektora kolumnowego, tak? No i sobie zmazałem, trochę szkoda. Jak miałem właśnie te wszystkie moje dane dla iluś tych od 1 do p zmiennych, miałem n wpisów, tu jest nty wpis, no to dla nich miałem też, to są te moje dane treningowe, tak? Czyli to są te zmienne od 1 do p, to są zmienne, które potem przy predykcji będziemy dostawali zawsze, natomiast to, czego nie będziemy mieli, to będzie właśnie ten y, tak? I ten y to symbolizuje właśnie tutaj to, czego będziemy szukać. Widzicie, że tu jest w tym wektorze n wpisów i to są faktycznie te y1 aż do yn. No w tym przypadku to są właśnie te przykłady danych, przykłady tych wyników, które będziemy chcieli sobie wyliczyć. Więc w tym zbiorze treningowym mamy podane y1, yn, ale potem, kiedy ktoś nam dopisze n plus pierwszą kolumnę, n plus pierwszy wiersz składający się z tych p zmiennych, to my naszym zadaniem będzie tak naprawdę wyliczyć, ile wynosi ten n plus 1, tak? To jest pytanie, na które chcemy sobie odpowiedzieć. Czyli jak ktoś w tym naszym Excelu doda kolejny wiersz, to my chcemy być w stanie dopisać jakby wartość dla tej kolumny. I tak naprawdę, tak upraszczając, to do tego wszystko się sprowadza. Czy jest tu coś ciekawego? No to są takie kwestie oznaczeniowe, które dla mnie są trochę dziwaczne, ale które warto powiedzieć. Oni macierze
zawsze oznaczają pogrubionym x. Z kolei, czyli powiedzmy sobie, że pogrubiony x to będzie macierz. I to jest w ogóle coś, co na początku mnie zmyliło, natomiast tam się też będą pojawiać duże litery, które są niepogrubione, czyli na przykład będzie duże x, które nie jest pogrubione. I z tego mi się wydaje, że, znaczy oni to o tak mówią i dla mnie to nie było takie jasne, no ale to będzie potem widać, że te małe x to będą zmienne losowe. To jest z kolei takie pojęcie z prawdopodobieństwa, jeszcze o tym będę dzisiaj mówił. Jeżeli ktoś nie pamięta albo nie wie, czym są zmienne losowe, to to jest taka podstawowe prawdopodobieństwo, więc moim zdaniem też warto sobie przynajmniej jakąś taką lekką intuicję wyrobić. Więc jak ktoś nie wie, co to są te zmienne losowe, to niech sobie rzuci okiem. No i tak pociesznie, tutaj był ten przykład, że małym x-em oni będą oznaczać sobie wektory. Czyli z jednej strony mały x to może być liczba, ale mały x to może być też dla nich taki wektor właśnie kolumnowy z jakimiś tam wpisami. Natomiast x, który jest pogrubiony, to jest dla mnie bardzo zabawne, to będzie oznaczać wektor, który ma właśnie n wpisów, tak? I tutaj, no nie wiem, domyślam się, że intuicja jest taka, żeby właśnie zawsze dla nas, żebyśmy pamiętali, że pogrubiony x to jest taki wpis w dół, a niepogrubiony x to jest taki wpis jakby w wierszu, tak? Więc to jest coś, o czym będziemy musieli chyba pamiętać. I czy jest tu jeszcze coś ciekawego? No, to są takie rzeczy oznaczeniowe. No jeżeli mamy liczbę, no to ona najczęściej dla nas będzie należała do zbioru liczb rzeczywistych, tak? No, czyli to są jakieś takie liczby, które wszyscy znamy, ułamki, pierwiastki i tak dalej. Te wektory x, no jeżeli ten wektor przykładowo ma właśnie p elementów, no to będziemy oznaczać sobie czymś takim. No to są takie standardowe oznaczenia, ja domyślam się, że ja teraz strasznie was zanudzam, ale no, żeby wszystko było jasne, to powiedzmy sobie, że dla nas to będzie oznaczało, że ten x to jest właśnie taki wektor kolumnowy, no i w tym przypadku on ma k elementów, tak? Jakby tu było 2, to on miałby 2 elementy. No i jeszcze dodają kolejne oznaczenie, z którym ja na przykład się nigdy nie spotkałem, żeby na przykład teraz sobie macierz oznaczyć, czyli właśnie taką już płaszczyznę jakby tych liczb, to oni dodają tutaj dwie liczby, czyli to będzie na przykład rxd. No i to zawsze mówimy wiersz razy kolumna, czyli w tym przypadku to będzie macierz, która ma r wierszy, czyli r wpisów tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, aż do r, a ma d kolumn, czyli raz, dwa, trzy, aż do d. Czyli tu na przykład ten nasz Excel, o którym tutaj pisaliśmy, no to będzie macierz, która należy do, no właśnie, zawsze się mylę, n wierszy, tak? Razy p kolumn. No, chyba się nie pomyliłem. No i na koniec to, co jeszcze oni piszą, taka już totalna powtórka, to jest mnożenie macierzy. Czy ktoś nie wie, jak się mnoży macierze? Znaczy ja mam z tym problem, przyznaję. Okej. Ja też nie wiem, jak to jest, no nie wiem. Jasne. No to, co mi pomaga, to jest zawsze, to jest zresztą coś, co ja zawsze sobie przypominam, tak jak tutaj mówiłem, że to będzie zawsze wiersz razy kolumna. Tak samo jak sobie wrócimy do tej tutaj, to zobaczycie, że to jest zawsze wiersz razy kolumna, czyli zawsze indeks dla wiersza jest pierwszy. Czyli faktycznie mamy pierwszy wiersz. O, coś, nie, to coś mi się pomyliło teraz. Aha, to jest transpozycja, sorry. Transpozycji będzie na odwrót. No, ale tutaj widać, że faktycznie to będzie wiersz, czyli mamy drugi wiersz i to pasuje, tutaj jest drugi wiersz, no i potem mamy n-ty wiersz i on jest tutaj pierwszy, a drugi indeks to jest zawsze kolumna. Pierwsza kolumna, druga kolumna, trzecia kolumna. Tak samo jest tutaj, to oznacza wiersze, to oznacza kolumny i tak samo jest przy mnożeniu macierzy, to znaczy, bo myślę, że jeżeli ktoś ma problemy, to zawsze ma problemy z kolejnością, co razy co mnożymy. I to jest dokładnie to samo, wdrożymy wiersz razy kolumna, tak? Czyli najpierw biorę pierwszy wiersz i biorę pierwszą kolumnę i wpisuję sobie tutaj. Potem biorę pierwszy wiersz, biorę drugą kolumnę i wpisuję sobie tutaj. No i tak dalej, tak? I to miejsce, gdzie ja to wpisuję, to jest zawsze to miejsce, z którego wiersza wziąłem pierwsze liczby i z której kolumny wziąłem te drugie liczby.
Więc jak wziąłem z pierwszego wiersza jakieś liczby i z pierwszej kolumny, to one lądują na pierwszym miejscu, w pierwszym wierszu, w pierwszej kolumnie. Z kolei jak wziąłem sobie liczby z drugiego wiersza, z drugiej kolumny, to one zawsze lądują w drugim wierszu, w drugiej kolumnie. I faktycznie tak widzimy, tak, że to jest 3 razy 6, 4 razy 8. Nie? Nie wiem, czy to coś rozjaśnia. Jeżeli ktoś ma problemy, to tam możecie też napisać na Slacku. No i tam można jakieś proste przykłady sobie porobić. To nie wiem. Myślę, że w miarę szybko się ogarnie. Cześć, to ja się tutaj jeszcze wtrącę do tego mnożenia macierzy, żeby pamiętać zawsze, że mnożenie macierzy nie jest przemienne. Czyli jak mnożymy A razy B, to nie jest to samo, co B razy A. I nawet na tym przykładzie, jak sobie tu zmienimy kolejność i po prostu zamienimy kolejność B razy A, to wyjdzie nam kompletnie coś innego. I na to trzeba uważać i zawsze pamiętać, że kolejność mnożenia jest ważna. To bierze się stąd, że w macierzy zawsze jest zakodowana funkcja, pewna funkcja, a w mnożeniu macierzy odpowiada składanie funkcji. I składanie funkcji też nie jest przemienne, to też tam kolejność jest ważna. No ale to tak na przyszłość. Natomiast tutaj jeszcze jak popatrzymy na ten przykład, to właśnie jak mnożymy macierze, może jak ktoś zna iloczyn skalarny, to jest iloczyn skalarny wiersza i kolumny, czyli mnożymy pierwszy element razy pierwszy, dodać drugi element razy drugi, dodać jak będzie więcej wymiarów, to będzie trzeci razy trzeci i tak dalej. I wniosek z tego jest taki, że nie zawsze mnożenie macierzy jest wykonalne. Wykonalne jest tylko wtedy, gdy liczba elementów w wierszu jest taka sama jak liczba elementów w odpowiedniej kolumnie. Bo wyobraźcie sobie na przykład, że macierz A jest 3 na 3, a macierz B jest 2 na 2. I spróbowalibyśmy mnożyć. To wtedy w wierszu mielibyśmy 3 elementy, a w kolumnie macierzy B byłyby 2 elementy. To znaczy, że jeden element nie miałby swojej pary. Bo musi być pierwszy razy pierwszy, dodać drugi razy drugi, dodać trzeci razy trzeci. Tylko, że wymiary się nie zgadzają. Widzicie to? Tak, no to faktycznie jak bierzemy sobie tutaj, to chcemy to na początku pomnożyć przez tą kolumnę. No i już coś nie pasuje, tak? Bo mamy 1 razy 1 plus 3 razy 2, a potem tam zostaje nam trójka, no i co z nią zrobić? No właśnie, i to znaczy, że po prostu to mnożenie nie jest wykonalne. Ono po prostu się nie da zrealizować. To jest, oczywiście ma tam inne uzasadnienie, ale chodzi o to po prostu, że albo mamy jakiś błąd w rachunkach, albo czegoś nie przemyśleliśmy, albo mamy za mało danych i najlepiej trzeba sprawdzić jeszcze raz, czy to jest w ogóle dobrze zapisane. O, taki wniosek. Dobra, no to dalej. Jasne, super. No pewnie, dzięki za pomoc. To są bardzo dobre uwagi. Faktycznie na przykład to odwracanie macierzy, bo tam potem będą wzory, gdzie będziemy mnożyć mnóstwo macierzy przez siebie, tam jeszcze będą transpozycje, więc pewnie warto zawsze kontrolować, jakie rzeczy są legalne, jakie nie są legalne, nie? Faktycznie to przejście jest nielegalne. No i z takiej matematyki to tyle. Ja na razie skończę szerować i rzucę okiem, bo nie pamiętam teraz, co się dzieje dalej. Aha, wydaje mi się, że dalej jeszcze ja mówię. Tak, bo kolejny rozdział. Aha, tak. Czyli tam potem jest rozdział What is Statistical Learning i wstęp. No dobra, to w takim razie wrócę do szerowania. Czyli faktycznie jak lecimy dalej. Okej. To ja położę w takim razie. Tak, to jest dobry przykład. Tak naprawdę ja już trochę to opowiedziałem, tak? To znaczy, tu jest z kolei mamy przykład, tam mieliśmy ten wage dataset, tutaj mamy ten advertising dataset. I tutaj to, co chcemy zrobić, to przewidzieć sprzedaż jakiegoś produktu, tak? Tak mi się wydaje. Sprzedaż czegoś i oprócz tego mierzymy też sobie, ile wydaliśmy na reklamy w różnych mediach. Czyli mamy tutaj powiedzmy trzy media, telewizja, radio, gazety. Więc znowuż ja w tym momencie już zaczynam sobie wyobrażać tego Excela
więc sobie go narysujmy, tak? Czyli będziemy mieli jedną kolumnę, gdzie będziemy mieli swoje wydatki na TV. No i powiedzmy, że tam wydałem, nie wiem, $1000. Oczywiście to są jakieś nierealistyczne przykłady. W ogóle ten dataset, te datasety są tam podane, nie? Więc można sobie, jak ktoś jeszcze do końca nie wie, jak to sobie wyobrazić, może sobie je przejrzeć. No i to są jakieś wpisy. Tu jest podane, że tu jest 200 different markets, więc ja podejrzewam, że to oznacza, że faktycznie ten nasz N, czyli liczba tych wpisów, będzie wynosiła w tym przypadku 200. No oprócz TV mamy to radio, radio to też są jakieś wpisy, też mamy 200 wpisów, ile wydaliśmy na radio, no i newspaper, gazeta, okej, ile wydaliśmy na reklamy w gazecie. No i w tym zbiorze, tym do treningów, mamy z kolei jeszcze tą dodatkową dla nas kolumnę sales i ona dla tych 200 wierszy różnych wydatków daje nam wartości, no ile w takim razie zarobiliśmy, czyli na, to jest jakieś per market, tak? Czyli no nie wiem, powiedzmy, że to mogłoby być na przykład w jakimś kraju zarobiliśmy tyle, w jakimś tyle, w jakimś tyle, w jakimś tyle, no mamy 200 wartości, ile zarobiliśmy. No i teraz po pierwsze, co możemy w ogóle wywnioskować z tych danych. I tu są takie, to jest też coś, co tak naprawdę było mówione, tak? To znaczy, jeżeli sobie weźmiemy taką jedną kolumnę pojedynczą, czyli na przykład ustalę swoją uwagę na początku na tej telewizji, no to mogę sobie, mam telewizję jakąś wartość i mamy jakąś wartość tej sprzedaży, to co możemy zrobić, to sobie narysować taki wykres, tak? No i generalnie jak się narysuje ten wykres, no to miejmy nadzieję, że wtedy gołym okiem na tym wykresie zauważymy jakąś prawidłowość, tak? No i tu jest taka niebieska krecha pociągnięta, żeby nam jeszcze bardziej pokazać tą prawidłowość, ale myślę, że nawet bez tej niebieskiej kreski, patrząc na ten wykres, bylibyście w stanie przewidzieć, że no na początku, jeżeli wydajemy bardzo mało na reklamy w telewizji, no to wiadomo, bardzo mało zarabiamy, no a potem no im więcej w tej telewizji wydajemy na te reklamy, no tym więcej sprzedajemy rzeczy, tak? No to jest w miarę takie oczywiste. Rysujemy sobie podobny wykres dla tej drugiej kolumny dla reklamy w radiu, dla reklamy w gazecie i odpowiadamy sobie na te same pytania. Tutaj na przykład ta gazeta to już jest taki przykład, gdzie czy coś tu widać, to już jest kwestia dyskusyjna. No ale powiedzmy, że też jakoś zauważyliśmy, tak, że tu jest jakiś trend. To jest też o czym będziemy mówić później. Tu na przykład widać, że na tym newspaper te dane są tak w cudzysłowie powiemy rozstrzelone, tak? Czyli tu, nie wiem, ja tutaj ten trend TV gołym okiem widzę trochę bardziej niż ten trend w gazecie. No i to jest to coś, co już mówiliśmy, że okej, to się wygodnie robi dla tych dwóch wymiarów, czyli mamy ten jeden wymiar składający się z tych danych dla telewizji, jeden wymiar składający się z naszej sprzedaży. No ale jakbyśmy teraz chcieli to połączyć ze sobą, czyli teraz okej, teraz jakby jednocześnie wydajemy i na reklamę w telewizji, i w radiu, i w gazecie. No i pytanie, czy na przykład byłaby jakaś kombinacja tych wydatków, która by mi przyniosła największy zysk, tak? Bo jak widzę, że im więcej wydaję na gazetę, no generalnie tym więcej sprzedaję, no ale pytanie, czy bardziej by mi się opłaciło postawić na przykład na duże wydatki w gazecie i duże wydatki w telewizji, a na radio już nieszczególnie, bo to nie jest takie ważne, czy może jakoś inaczej, tak? I tutaj tak gołym okiem też możemy próbować to zgadywać, no ale właśnie cały clue tego jest takie, żeby już oderwać się od tej takiej wizualnej intuicji i twardo sobie wyliczyć, no co się najbardziej by nam opłacało, tak? Gdzie ja muszę najwięcej zainwestować, żeby sprzedać jak najwięcej? No i to mniej więcej będziemy robić, tak? Czyli mamy teraz tego Excela. Ile mamy tych zmiennych? No tutaj w tym przypadku mamy nasze P. Mamy tutaj trzy te zmienne, które na podstawie których będziemy przeprowadzać jakieś wnioskowanie, tak? Czyli to, co możemy powiedzieć, to, że mamy te trzy zmienne, możemy sobie je wrzucić w taki wektor, czyli po prostu, no to, co ja tak naprawdę robię, to wypisuję sobie te trzy zmienne i tu jest ten ważny side note, jakby, no to jest wektor, a te liczby, te duże x, no to są te zmienne losowe, tak? Tutaj intuicja byłaby taka, że bo ja w ogóle na początku myślałem, że to są jakieś właśnie macierzy i byłem zdziwiony, o co tutaj się dzieje. To sobie wyobrażamy jaką taką, jeżeli ktoś programuje,
to niech sobie to wyobraża jako taką zmienną komputerową, która może przyjmować różne wartości, tak? W tym przypadku ten X2 odnosi się tutaj do tych wydatków na radio, no i wyobrażamy sobie, że ten X2, no jest tam jakaś domena tego X2, no ale powiedzmy, że on może przyjmować wszystkie wartości liczbowe, a te wpisy, które ja mam w swoim Excelu, to są już jakieś szczególne przypadki tego, jakie wartości może ten X2 mieć, tak? No bo ja na przykład mogę mieć w swoim Excelu, że wydałem 1000, 2000, 3000, no i tak dalej, no ale mogę w pewnym momencie, ktoś przyjdzie mi z nowymi danymi i w tych danych będzie na przykład teraz 1111, ja w moim Excelu jeszcze nie miałem nigdy takich danych, tak? Więc nie chcemy się do nich graniczać, więc bierzemy tego X-a, który jest taki ogólny X, tak? No i taki side note, czemu to miałaby być zmienna losowa? No zmienna losowa ma to do tego, no, to będzie taki mega telegraficzny skrót, ale dla zmiennej losowej ja jestem w stanie określić jej jakby dystrybucję prawdopodobieństwa i teraz znowu w telegraficznym skrócie, no można by powiedzieć, że to są takie wartości, które mogą mieć pewne prawdopodobieństwo przypisane do siebie, tak? Czyli na przykład jak mieliśmy w tym datasecie dla zarobków albo powiedzmy czyjś wiek, no to prawdopodobieństwo, że ktoś ma tam, nie wiem, jeden roczek, a prawdopodobieństwo tego, że ktoś ma 30 lat, to może się jakoś zmieniać, tak? Tam nie chcę sugerować, że tak to wygląda, ale jest jakaś zmienność tych danych, jest jakieś prawdopodobieństwo, że niektóre wartości mogą być na przykład bardziej prawdopodobne niż inne wartości. No ale to tylko pewnie bardziej namieszałem w głowach niż coś pomogłem. To na razie dla nas nie będzie takie ważne. Ważne dla nas jest to, że ten X oznacza jedną wartość, ale ta jedna wartość to jest jakaś taka zmienna wartość. No nie ma ustalonej wartości jeszcze w tym momencie, nie? I to, co my chcemy zrobić teraz, to jak sobie właśnie przerysujemy ten piękny wzór z książki, to tak naprawdę reprezentuje wszystko to, co my będziemy chcieli zrobić. No bo co my robimy? No bierzemy sobie teraz te trzy X-y, czyli potencjalną wartość wydatków na telewizję, na radio, na gazety. No i zakładamy sobie jakby gdzieś tam z tyłu głowy, że istnieje jakaś funkcja, która na podstawie tych trzech wartości da nam tą wartość, którą chcemy przewidywać, tak? Czyli my jakby, my zakładamy z góry, że jest jakaś zależność między tymi danymi, zakładamy z góry, że da się na podstawie tych trzech danych przewidzieć Y, tak? No bo moglibyśmy sobie dostać takiego Excela, gdzie nie wiem, tutaj będę miał swój wiek, a tutaj będę miał prawdopodobieństwo tego, że nie wiem, ile lat będzie jeszcze istniał wszechświat, tak? No i czy jest między tymi danymi jakaś zależność? Czy istnieje jakaś funkcja, która na podstawie mojego wieku da mi jakąś tam, nie wiem, wiek kosmosu, przewidywalny wiek istnienia wszechświata, czy coś takiego? No raczej się nie wydaje się takie prawdopodobne, ale w tym przypadku na przykład tych sprzedaży, no myślimy, okej, wydaje nam się, że nawet tak możemy powiedzieć gołym okiem widzimy, że tam jest jakaś zależność, coś tam się dzieje. Wydaje nam się, że na podstawie telewizji, wydatków na reklamy w telewizji, w radiu i w gazecie, może będziemy w stanie przewidzieć tą sprzedaż, tak? Więc tak to wygląda. I tu jest taki fajny przykład. Ja przepraszam, znowu się wtrącę. Jasne. Czy mógłbyś pokazać ten wzór 2.1 tak bardziej na środek, żeby się dało zobaczyć? Bo tam jest opis do niego, ten epsilon. No właśnie chciałem do tego przejść, ale no co? Dobra, to nie dobra, no to poczekam, co powiesz. Jasne. Bo dla mnie ten właśnie epsilon i w ogóle ten wzór dobrze się właśnie tłumaczy na tym wykresie. Jak mamy tutaj tą właśnie, nie wiem, czy to jest niebieski, czy czarny, w każdym razie widzimy właśnie tą funkcję, tak? Czyli to nasze F, o którym sobie myślimy, no to właśnie wydaje nam się, że w rzeczywistości gdzieś w naturze istnieje taka zależność między danymi, tak? Która tutaj akurat mamy tylko jedną zmienną losową, jeden ten Y, czyli w tym przypadku ten wektor miałby długość 1, no ale gdzieś tam czujemy, że w rzeczywistości istnieje ta funkcja F, ale oprócz tego widzimy, że te dane są też trochę tak rozstrzelone, tak? To znaczy one nie do końca tego F-a, nie leżą na tym F-ie tak naprawdę, tylko są jeszcze troszeczkę odsunięte, no i ten epsilon to właśnie mówi o tym odsunięciu, tak? Czyli, bo jakby wiemy, no
przewidujemy, że jest jakaś zależność, czyli jest jakaś funkcja między danymi a tymi danymi, między danymi wejściowymi a wyjściowymi, no ale oprócz tego no, żyjemy też w świecie rzeczywistym i wiadomo, że na przykład nie uwzględniliśmy wszystkiego, tak? To znaczy są mamy w tym przypadku wydatki na reklamę, no ale od sprzedaży zależy też wiele różnych innych rzeczy, tak? No nie wiem, są jakieś przypadkowe, zmienne, że na przykład ludzie kupują w jednym okresie więcej, w drugim mniej, na jednym rynku ktoś kupuje więcej, a na drugim mniej, czyli są jakby rzeczy, których nie uwzględniliśmy albo rzeczy, nawet których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak? No, od ilu rzeczy może zależeć to, ile sprzedamy czegoś? No, ciężko jest to przewidzieć, więc dodajemy jeszcze do tej zmiennej f, która jest taka wyidealizowana, tak? Widzimy, że to jest jakaś piękna, ciągła funkcja. Do niej dodajemy jeszcze tą wartość, że no, ale te dane, my wiemy, że one tak nie do końca jednak będą pasować, tak? Bo rzeczywistość nie jest taka piękna. To czasami, nie wiem, gdzieś tam w fizyce te zależności udaje się wykazać w taki świetny sposób, że one faktycznie pasują do tych naszych przewidywań co do joty, no ale powiedzmy w takim w codziennym świecie, tak, właśnie jakaś taka rzecz jak marketing czy coś takiego, no to ten świat jest bardziej, jest o wiele więcej tych zmiennych i ten świat jest trochę bardziej chaotyczny, nie? No to się wtrącę w takim razie. Jasne. Dobrym przykładem tutaj jest po prostu błąd pomiaru albo błąd zaokrągleń. Mhm. I chodzi o to, że ten błąd, tak jak tutaj jest napisane przy tym obrazku, że errors have approximately been zero, to znaczy, że średnia wartość oczekiwana jest zero, to znaczy, no to dobrym przykładem jest właśnie zaokrąglanie. Raz zaokrąglamy w górę, raz zaokrąglamy w dół, więc średnio wychodzi na zero. I w tym wzorze, który tutaj przerysowałeś właśnie, że to f od x plus epsilon, to jest taki dla nas margines błędu, że dopuszczamy pewien błąd do naszych obserwacji. I to jest właśnie ten epsilon. Jasne. Dla mnie właśnie tak, ta uwaga też o tym, że średnia jakby tych błędów wynosi zero, jest dosyć ważna i ciekawa, ale jakby tak intuicyjnie, gdybym miał ją spróbować wyjaśnić, no bo co by się stało, gdyby ta wartość nie była zero, nie? Gdyby ta średnia tych błędów była na przykład większa od zero, no to wtedy mielibyśmy mniej więcej taką sytuację, że mamy tą jakby idealną funkcję, którą chcielibyśmy odkryć, no ale jeżeli ta średnia błędów byłaby większa niż zero, no to powiedzmy też, że te błędy najczęściej wypadałyby powyżej tej funkcji, tak? W takim skrajnym przypadku mielibyśmy taką sytuację, że te błędy są zawsze dodatnie, no i te punkty zawsze wylądują gdzieś powyżej tej naszej funkcji. No i no, to moglibyśmy wtedy powiedzieć po prostu, no okej, to ten f tutaj to nie jest ten prawdziwy f. Prawdziwy f to jest ten tutaj, jakbyśmy sobie go po prostu przenieśli do góry, tak? Więc to założy, tutaj jakby zakładamy, że ten błąd ma średnią 0, no ale to jest sensowne założenie, bo gdyby tak nie było, no to tą funkcję poszukiwaną, tak, ta, która jakby w cudzysłowie istnieje w rzeczywistości, no możemy sobie po prostu przesunąć ją do góry, no i te błędy znowu się wtedy uśrednią, tak? Czyli jak sobie tą funkcję, gdybym tą funkcję f narysował wtedy tak, jakby ją spłaszczył, to, że te błędy mają średnią 0, to oznacza mniej więcej tyle, że one się po prostu tak no, kumulują tak równoważnie dookoła niej, tak? To znaczy nie jest tak, że faktycznie większość tych błędów pojawia się tutaj na górze. No, okej, okay, dobra. To teraz czuję, że ja z kolei nagadałem się strasznie. Czy są jakieś pytania do tego, co mówiliśmy do tej pory? Mam nadzieję, że wszystko jest w miarę jasne. Czyli tak jeszcze szybko podsumowując, twierdzimy, że istnieje w rzeczywistości jakaś funkcja f, za pomocą której jesteśmy w stanie odgadywać kolejne wartości tych danych, czyli na podstawie danych wejściowych jesteśmy w stanie wyliczyć to, co chcemy przewidzieć, no i uwzględniamy jeszcze ten fakt, że ten f to jest taki wyidealizowany, no a te faktyczne dane, na których będziemy pracować, one są troszeczkę rozsiane wokół tej naszej idealnej funkcji f, nie? Dobra, to jest już część chyba moja. Tak, przejdźmy do tej części. Okay. Dobra, więc ja w sumie to rozwijam dalej. O,
Okej. Okay. No dobra. Więc dlaczego chcemy w ogóle oszacowywać to F? I tutaj jakby są dwa powody. Po pierwsze, żeby przewidywać, a po drugie wnioskować. To trochę wraca do tego, co już mówiłam, że w pewnych sytuacjach po prostu chcemy znać przyszłość, jak będzie, a czasami chcemy po prostu dane lepiej zrozumieć. I predykcje. I tutaj jakby jest ta różnica w oznaczaniu, gdzie funkcję, której nie znamy, czyli funkcję od tego x, o którym już mówił Mateusz, nie wiemy, jak ona będzie wyglądała. I ten daszek tutaj oznacza właśnie tą wartość nieznaną, czyli my chcemy za pomocą tego modelu po prostu tą funkcję określić. A jednocześnie chcemy dowiedzieć się, jaki będzie output tego modelowania, czyli też jeszcze go nie znamy. Czyli to y też jest nieznane i w ten sposób zaznacza się jakby te dane, które są predykcją. I to jest jakby ta różnica w zapisie. Tak. No dobra. I mogę się wtrącić na chwilę? Jasne. Z jednej strony się wtrącę, a z drugiej strony zadam pytanie, bo ja sam do końca nie jestem pewien, czy dobrze to rozumiem, bo właśnie mamy tę funkcję f i ja rozumiem, że właśnie że ta funkcja f odwzorowuje tam z jakimś błędem rzeczywistość, tak? Czyli ten f to jest coś, czego szukamy. Natomiast z tego, co rozumiem, ten f z daszkiem to jest ta nasza funkcja, którą my sobie wymyśliliśmy i teraz patrzymy, czy ta funkcja f pasuje do tej, czy funkcja f z daszkiem pasuje do tej funkcji f, tak? Czy ja dobrze o tym myślę? Nie, bo na początku nie wiesz, jaka jest twoja funkcja, nie? No tak jak na przykład mieliśmy te modele nienadzorowane, że na początku masz jakieś dane wejściowe i wiesz, jaki chcesz mieć rezultat i po prostu zapuszczasz jakiś model i on ma ci tą funkcję wyznaczyć w nienadzorowanym. Sam ma wpaść na to, co to jest za funkcja. A w nadzorowanym ty mu mówisz na przykład zastosuj funkcję, która jest regresyjna na przykład, nie? I ty jakby, to, na przykład to wtedy ty masz wpływ na wybór tej funkcji, którą zastosujesz. I wtedy, jakby, dlaczego to jest ważne? Bo na początku, jak dostajemy dataset, w pewnym momencie, nie wiem, ja jestem jakby człowiekiem, który daje prawdziwe przykłady, nie? Ale załóżmy, masz jakiś tam... To, dobra, posłużę się przykładem z tego slajdu, bo w sumie już przygotowałam przykład, więc nie będę wymyślać. Więc załóżmy laborant, mamy koncert farmaceutyczny, laborant próbuje, ma próbki krwi. I to jest też przykład z tej książki. I on, jego zadaniem jest wyznaczenie takiej funkcji, tych danych, która powie mu, czy wystąpi ciężka reakcja alergiczna na ten lek. Jakby te zmienne x, 1, 2 i 3 i ja chyba nie wiem, czy zastosowałam pogrubione x, czy niepogrubione i chyba powiesz mi, które powinnam było napisać, ale są to jakieś cechy tego badania krwi. No właśnie, a to jest w sumie ciekawe, to jest pytanie kontrolne, czy to powinny być pogrubione x, czy nie? No wydaje mi się, że to jest zwykła cecha, czyli to byłby... To byłby fragment obserwacji, czyli rozumiem, że jest to jedna jakaś cecha wektora? Mhm. Znaczy właśnie, bo okej, okay, że właśnie, bo to jest, nie wiem, wydaje mi się, że to jest ważne. Gdybyś miał to w Excelu, to byłby to, wierszem byłaby obserwacja, a w kolumnie, czyli kolumna P, no to byłby to x1, x2, x3, xn. Mhm. Czyli to jakby te x byłyby kolumną. No bo chodzi mi o to, że... Tak jak ja to rozumiem, to oni macierze, czyli pogrubiony x, stosują wtedy, kiedy pracują już na konkretnych danych, tak? Mm. Czyli ten pogrubiony x, ta macierz, to jest dosłownie ten mój Excel, który ja sobie wziąłem i to są już konkretne liczby, konkretne wartości. Natomiast zmienna losowa, czyli ten x niepogrubiony, to jest dla nas taka wartość jakby, która nie ma określonej wartości, czyli to są właśnie na przykład ta cecha zarobków, tak? No ile wynoszą zarobki? No nie wiemy. Zarobki mogą wynosić od, nie wiem, od zera do potencjalnie nieskończoności, tak? Ja nie wiem. Dobra, czyli wydaje mi się, że powinnam tutaj wstawić małe x. Tak, no i właśnie też mi się tak wydaje, że mówimy teraz o tych cechach, czyli to są te różne cechy krwi, tak? Tak. Jest ich w tym przypadku n, no to są te małe od x1
No, niepogrubione, nie małe, tylko niepogrubione. Właśnie. Czyli to byłyby jakieś tam, wiecie, hemoglobina, erytrocyty, jakiś tam poziom wszystkiego, nie? I to są te cechy, te feature'y. I my to znamy, dlatego ten X nie ma tam żadnego daszka, ale nie wiemy, jaka jest zależność między tym. Dopiero na podstawie, nie wiem, tego, co chcemy predykować, możemy strzelać, że ok, zastosujemy taki model. I to będzie funkcja, którą będziemy próbowali opisać tą rzeczywistość, czyli w tym wypadku jakiś model, który wybierzemy. I nie wiemy, jaki będzie rezultat, bo tutaj na przykład w moim przykładzie, czy w przykładzie z tej książki, laborant próbuje przewidzieć, czy wystąpi ciężka reakcja alergiczna na jakiś tam lek. Czyli on w swoich obserwacjach ma badanie jakiegoś pacjenta i ma po zastosowaniu tego leku i na przykład, że nie. I ma ich, załóżmy, nie wiem, 1000. I załóżmy, że nie wiem, 100 faktycznie następuje jakaś tam alergia. No i w tym momencie chodzi o znalezienie tej zależności, kiedy ta alergia wystąpi, a kiedy nie wystąpi. I w tym momencie my nie znamy tego Y. Znamy Y dla jakiejś tam części pacjentów, nie? Do tych, których już mamy dane. Ale my chcemy zamodelować dla pacjentów, których jeszcze nie mamy. Dla tych, którzy przyjdą. I żeby w ogóle nie podawać tego leku, skoro może wystąpić ta reakcja alergiczna. Więc w tym momencie, jeżeli wytrenowaliśmy ten nasz model, czy mamy tą jakby przećwiczoną jakąś tam funkcję i uznajemy, że on ma dobre rezultaty i że dość dobrze opisuje tą rzeczywistość, no to kiedy przyjdzie ten pacjent i wrzucimy do tego algorytmu jakby te nowe dane, które mu właśnie zrobiliśmy badanie krwi, no to ten algorytm nam powie, czy wystąpi ta reakcja, czy nie i ewentualnie jaka jest szansa, jeżeli inaczej sformułujemy problem. To może też powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia tej alergii. I dlatego Y jest z daszkiem. I to jest właśnie, to służy trochę do odróżnienia tego, jakie dane znamy, jakie nie znamy. Czyli te z daszkiem, jeszcze ich nie znamy. Okej, to ja jeszcze raz zapytam, bo tak. Czyli jakby ten F z daszkiem liczy nam Y z daszkiem, tak. F bez daszka liczy nam Y bez daszka. Najprościej. Te z daszkiem to są nasze przewidywania, to jest coś, co nam wypluła nasza funkcja. Bez daszka to są wartości rzeczywiste. Tak. I porównujemy po prostu wartości z daszkiem, które są naszymi przewidywaniami, z wartościami rzeczywistymi, jak daleko odbiegają od rzeczywistych. No tak, bo potencjalnie ten mój algorytm może się, ten mój F może się, z daszkiem może się totalnie rozmienić z rzeczywistością i dla tak. 25 punktów może się zgadzać, ale potem dla 26 może być totalna kicha, nie? Dokładnie. Okej, dobra. Czyli ty masz wpływ na wybór tej funkcji w uczeniu nadzorowanym, nie? Czyli na przykład to, że wybierzesz, nie wiem, regresję logistyczną zamiast liniowej, albo że wybierzesz właśnie model klasyfikacyjny zamiast regresyjnego, nie? To jest właśnie ta decyzja, którą ty możesz podjąć. No chyba, że po prostu używasz uczenia nienadzorowanego, to wtedy algorytm sam tą funkcję w jakiś sposób tam określa, nie? I dlaczego to jest ważne? Bo w pewnym momencie, kiedy już ten model, nie wiem, będziesz chciał wiedzieć, czy jemu dobrze idzie, czy on dobrze segreguje tych pacjentów, czy te badania krwi faktycznie są tak analizowane, że jesteś w stanie określić, czy on w ogóle mówi ci prawdę, nie? Przyjdzie nowy pacjent, wrzucasz jego badania i wyszło, że tak, będzie u niego reakcja alergiczna. Na 80%. Skąd ty masz wiedzieć, że ten model ma rację? No i w tym momencie zaczyna się coś takiego, co pewnie będzie jeszcze później omawiane w tej książce, no ocena tego modelu. Więc porównujesz jakby dane, które mu wrzuciłeś na starcie, czyli tych wszystkich pacjentów, którzy już byli poddani temu badaniu i mieli te reakcje, albo ich nie mieli, ale my wiemy, co się z nimi stało. Porównujesz ich rezultaty z tymi nowymi danymi, których ten model jeszcze nie widział. I to później będzie ważne, żeby umieć rozróżnić jakby te wartości nowe od tych starych. Nie? To był spoiler jakby przyszłości, no ale mniej więcej ten daszek jakby jest istotny, żeby to rozróżniać. Dobra.
I tak. I tutaj dalej omawiana jest ta kwestia tego erroru, o którym tam trochę mówiliśmy, nie? Tego epsilonu. I jakby wyróżnia się jakby dwa aspekty tego błędu, czyli błąd redukowalny i nieredukowalny. I ten błąd redukowalny to jest właściwie to, na co my mamy wpływ. Czyli załóżmy, wrócę do tego pacjenta. Stworzyliśmy model, który naszym zdaniem osiąga jakąś tam dokładność, nie wiem, 75%, czyli w 75% przypadków jesteśmy przekonani, że model powie prawdę. Czyli faktycznie, jeżeli powie, że będzie reakcja alergiczna, to w tylu 75% przypadków naprawdę wystąpi. No jest lepszy niż 50%, czyli lepszy niż przypadek, ale mimo wszystko nie jest fantastyczny, nie? Więc jeżeli chodzi o jakby medycynę, no to zwykle się przypuszczam, że chciałoby wiedzieć trochę lepiej, czy jakaś tam, czy człowiekowi coś stanie, nie? Więc jakby my wiedząc i oceniając jakby dokładność jakiegoś modelu, my użyliśmy jakiejś miary oceny tego modelu. Wiemy, że on, czyli oceniamy w tym momencie tą funkcję z daszkiem. Wiemy, że ona sobie radzi właśnie tak, 75% dokładności. I chcemy ją poprawić, więc wiemy, że ona zawiera też jakiś, zawiera ten błąd i to, że my wybieramy ten model, możemy wybrać lepszy model i to będzie właściwie redukowanie tego błędu naszego modelu, tych takich odległości od tej linii, którą tam pokazywałeś wcześniej. Czyli my jakby poprawiamy trochę tą funkcję poprzez, no są jakby różne metody, no ale jakby jest to poprawienie albo parametrów modelu, albo wręcz wybór po prostu nowego modelu. Czyli napisanie lepszej funkcji, innymi słowy. I no, czasami bywa tak, że od razu wybierzemy dobrą funkcję, czyli od razu wybierzemy model, który faktycznie jest, dobrze opisuje tą rzeczywistość, albo z satysfakcjonującą nas dokładnością opisuje tą rzeczywistość, albo czasami po prostu się pomylimy kilka razy, nie? Więc jakby niemniej jakby w tym podziale chodzi o to, że ten błąd modelu, my mamy na niego wpływ. Ale są jeszcze takie błędy nieredukowalne, czyli błędy, które, na które nie mamy wpływu, albo które są, których są zależne od nas, albo ich nie. No tutaj ja podałam akurat przykład, idąc już dalej za tą reakcją alergiczną, nie? Co to mogłoby być, że na przykład nasz model przewidział, że będzie reakcja alergiczna, ale nie było, albo odwrotnie. I w tym momencie dlaczego tak się stało? Na przykład błąd pomiaru. Czyli ta krew została źle podana, albo zamieniona, albo i my o tym nie wiedzieliśmy. Albo nie wiedzieliśmy, że na przykład na reakcję alergiczną ma wpływ nie tylko jakby wynik krwi, ale też na przykład dawka leku, na przykład nie w każdej obserwacji była taka sama, albo nie wiedzieliśmy, że samopoczucie pacjenta ma wpływ na te reakcje alergiczne. Nie? Tego nie ma w naszych danych, to nie są nasze dane wejściowe, więc tego nie było w X-ie. Więc jeżeli nie mamy X-a, na przykład samopoczucie pacjenta, to jak mamy modelować dobrze, nie wiedząc, że ten X ma wpływ, na to wpływ? Po prostu nie wzięliśmy tego X-a pod uwagę w ogóle. I to byłby taki błąd nieredukowalny, ponieważ z założenia jakby nasza analiza go nie uwzględniła. I to jest taka różnica, nie? Jakby, mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi w tym. Czyli ten błąd naszej funkcji, który możemy wyeliminować w jakiś sposób, jest błędem redukowalnym, a błąd funkcji, którego nie da się w jakiś sposób przewidzieć, nie wiem, jest niezależny od nas, nie został w jakikolwiek sposób uwzględniony w danych, nie wiem, pacjent zataił pewne informacje na temat swojej choroby, na przykład miał reakcję, ale nie powiedział, nie? Wiecie, takie dziwne sytuacje, których no, w danych na pewno nie zobaczymy, no to są błędy nieredukowane i one występują tak naprawdę zawsze i nie da się ich nigdy wyeliminować. W sensie nigdy nie możemy mieć 100% pewności, że nasz dataset nie zawiera żadnych błędów tego rodzaju. W każdym razie to jest taki statement z tej książki. Wydaje mi się, że no, jest jakieś takie ograniczone zaufanie trochę do datasetu. I to jest ta zależność w formie matematycznej.
I tak, może tak, zobaczmy, czyli tutaj jest jakby właśnie to, co mówiłam, nie? Że jakby Y to jest te dane, które, ten output, który już znamy, czyli odjęty od tego, czego nie znamy, więc ja sobie to przypomnę, wiecie, bo pisałam to 2 tygodnie temu. Okej. Czyli chodzi o zminimalizowanie tego błędu. Czemu to jest podniesione do kwadratu? Bo wiecie co? Przypomnę sobie. Ponieważ średnia tych błędów daje 0. Więc jeżeli byśmy zaczęli je odejmować od siebie, to tutaj będziemy mieli 0 do kwadratu. I w tym momencie nie jest to żadna wartość, która nam coś powie, nie? Nie wiem, poczekajcie, więc tutaj ja muszę popatrzeć na to, przepraszam, ale nie przygotowałam się z tego dzisiaj, aż tak. No, spoko, znaczy ja też szczerze mówiąc nie wiem, jak oni to wyprowadzają, ale podejrzewam, że to, że to jest podniesione do kwadratu, to akurat jest najmniej ważne, tak? To znaczy oni sobie jakoś to podnoszą do kwadratu, bo potem im wychodzi jakaś taka fajna równość. Nie chodzi o to, żeby nie było ujemnych wartości chyba. Okej, okay. No tak, no to jest może jakoś znormalizowane. No w każdym razie po tych przekształceniach, nie? Bo to ten epsilon, czyli średnia. Czyli bierzemy średnią z różnic między modelami. I to są te błędy. Więc jeżeli one są podniesione do kwadratu, no to tam pewnie nie będzie zera, nie będzie też wartości ujemnych. Ale to już miesza o to. Chodzi o to, że przy tych przekształceniach widzimy, że w ostatnim wierszu jest jakby funkcja x, czyli funkcja ta, która naprawdę istnieje, odjęta od funkcji naszej predykcji. I to jakby tą część my możemy, mamy na nią wpływ. Czyli innymi słowy, to jest po prostu porównywanie modelu, porównywanie performance'u modelu. Czyli tego, co jest naprawdę, z tym, co my przewidujemy. Jaka jest różnica, nie? Plus error, którego nie możemy zlikwidować w żaden sposób. Mogę to wyjaśnić. Na przykład, mamy tą liczbę pacjentów, którzy mieli te wszystkie badania i znamy, i wiemy, czy mieli tą reakcję, czy nie. Więc w tym momencie to będzie ta funkcja, która opisuje tą rzeczywistość, będzie funkcją od x bez daszka. Jednocześnie stworzyliśmy model dla przyszłych pacjentów, którzy do nas przyjdą, czyli to będzie funkcja z daszkiem. I patrzymy, jaka jest różnica między nimi. Nie? I w tym momencie, jeżeli nasz model się myli, przychodzą pacjenci, my mówimy, że będzie miał reakcję, ale nie ma. A potem przychodzi pacjent, który mówimy, że będzie, nie będzie miał reakcji, a ma tą reakcję. I tak dalej. To okazuje się, że nasz model, ten performance tego modelu jest kiepski, nie? I w tym momencie to, co my musimy zrobić, to się zastanowić, czy wynika to z błędu, dlatego że stosujemy f z daszkiem od x, ja nie wiem, jak to się czyta, ale powiedzmy f z daszkiem od x, który jest zły, czyli wybraliśmy zły model, ma złe parametry, nie powinna być regresja, powinna być klasyfikacja, tego typu rzeczy. Czy to jest coś, na co my mamy wpływ? Czy nie? Czy to jest błąd nieredukowalny? Czy same dane zawierają już błąd? Na przykład błąd pomiaru. Albo na przykład błąd w definicji, co to jest reakcja alergiczna. Może dla jednego laboranta jest to, a dla innego jest coś innego. I w tym momencie nasz model nie przewiduje dobrze, bo jakby zmienne są niewłaściwe. Jakby ta ocena jest niewłaściwa, nie? I myślę, że to o to chodzi w tym równaniu. Tak, tam jeszcze, żeby to powiedzieć, no to jest właśnie ten błąd nieredukowalny, no to jest w tym wzorze, to jest wariancja od epsilona, nie? Jeżeli ktoś nie wie, co to jest wariancja, no to tak super intuicyjnie,
jak bardzo te punkty wokół tej funkcji f są rozstrzelone, tak? To znaczy, jeżeli te punkty leżą bardzo bliziutko f zawsze, no to to jest fajna sytuacja, bo wtedy łatwiej nam jest odgadnąć ten f, no i ta wariancja jest wtedy mała, nie? Natomiast jeżeli te punkty od tej niebieskiej linii f, którą widzieliśmy, są bardzo rozstrzelone, one cały czas latają góra, dół, gdzieś bardzo daleko od tej funkcji, no to dla nas to jest bardzo kiepska sytuacja, tak? No bo wtedy, no jak tego f-a odgadnąć, jeżeli tak naprawdę te punkty są tak bardzo rozstrzelone od niego, nie? Więc im większa jest ta wariancja tych punktów, im bardziej są one rozstrzelone wokół f, tym gorsza dla nas sytuacja, no i faktycznie no, ciężko wtedy coś poradzić, nie? Dlatego ten błąd jest nieredukowalny, no bo jedyny sposób na odgadnięcie f dla nas to jest właśnie wnioskowanie z tych punktów, tak? A jeżeli punkty są jakieś z czapy już porozrzucane, no to nic nie poradzimy. Nie? To ja mogę jeszcze coś dodać, udało mi się włączyć mikrofon za trzecią próbą. Generalnie my tutaj liczymy wartość oczekiwaną z różnicy y i wartości dopasowanej y, czyli tego y z daszkiem, prawda? I liczymy to w kwadracie. Generalnie to, co wcześniej Mateusz, ty mówiłeś, y jest dla nas zmienną losową i z tego powodu my liczymy wartość oczekiwaną, bo y z daszkiem, czyli wartość dopasowana zmienną losową, już nie jest. I teraz jak rozpisujemy i stąd się biorą te wzory, że potem jeżeli my podstawiamy pod tego y, podstawiamy funkcję właściwie, nie jeszcze właściwie dopisem, podstawiamy no funkcję powiedzmy tego y, którą przyjęliśmy i wartość dopasowaną, czyli te już parametry, które już obliczyliśmy po estymacji tych parametrów. I dzięki temu na końcu, w tym ostatnim równaniu, w pierwszej części to, co jest redukowalne, tam nie ma losowości. My tu mamy tylko i wyłącznie części deterministyczne, a losowość nam przychodzi na składnik losowy, czyli to epsilon, czyli błąd losowy, tam różnie go zwoł, więc generalnie i wtedy możemy dopiero tą wariancję wyciągnąć, to też, że tak powiem, po polskich studiach to by była dekompozycja wariancji i dekompozycja błędu losowego. To tak dodam. Generalnie, jeżeli byście coś więcej chcieli, to tam mogę jakieś bardziej szczegółowe, matematyczne wyprowadzenia poszukać. No właśnie, ja tego szukałem. Ja bym chciał bardzo wiedzieć więcej o tym, więc jakbyś coś wrzuciła gdzieś na Slacka, to ja byłbym... Powrzucam generalnie, bo to jest, że tak powiem, pierwsze rzeczy to są takie rzeczy, że gdzieś powinnam mieć z tego różne notatki i slajdy ze studiów, więc patrzę, jeżeli coś znajdę, to będę dorzucać. Dobra, to dzięki. Ja przyznaję, że ja nie mam backgroundu matematycznego, nie? Więc jakby to wasze wsparcie takie rodzaju właśnie... No właśnie to jest fajne, że każdy ma inne, prawda? No bo na przykład ja mam matematyczno-ekonometryczne, ale z innych w ogóle algorytmów w ogóle, nie? Więc wtedy to się tak fajnie... A na przykład porównania programistyczne i biologiczne w ogóle nie rozumiem, więc... Tak, no właśnie i też jeżeli... Nie wiem, ktoś słucha i na przykład jest specem od matmy i na przykład słyszy, że zaczynamy gdzieś odlatywać i gadać jakieś bzdury, to niech nas zatrzymuje, no i też na odwrót, nie? Będziemy właśnie... Będziemy sobie nawzajem. Ja się wtrącę jeszcze tylko, czemu ten kwadrat jest tutaj po lewej stronie, to e od y minus y z daszkiem, czemu tam jest kwadrat? Bo to jest właśnie wariancja. To jest wzór na wariancję, tak? I tak to się liczy, to jest jeden ze wzorów. I jak policzymy teraz z prawej strony właśnie ze wzoru skróconego mnożenia rozłożymy, to właśnie to, co tutaj mówiła koleżanka, możemy podzielić to, pogrupować na część tą właśnie ograniczoną i tą część losową. Ale a to, ten kwadrat... bo ja nawet teraz, nie wiem, przepraszam, ja, bo po lewej właśnie, na samym początku tego wzoru, to czy to jest wartość... To jest wariancja. Czy to... Okej, okay, znaczy wartość oczekiwana, wariancja zapisana wzorem, tak. Tak, to jest wzór na wariancję. Czy to jest... Wartość oczekiwana różnicy, kwadratu różnicy, tak? Okej, czyli kwadrat jest w środku jakby. To kwadrat jest pod wartością oczekiwaną. Tak. Okej, dobra. No tu, bo ja w książce mam na przykład jeszcze jeden nawias właśnie między e a... Też mnie to właśnie zmieniło, że jeszcze powinien być na zewnątrz, też mi się... Dobra. Okej. No dobrze. To my się już wyłączyłyśmy, to możemy kontynuować. No ja myślę, że intuicyjnie to już jest w miarę jasne. Dobra, okej. No dobra, i tutaj jest druga część tego rozdziału, czyli wnioskowanie.
Ja chyba... A dobra, dwa slajdy na ten temat. Czyli to wracając do tego, co już tam wcześniej mówiłam, że czasami po prostu chcemy zrozumieć te dane i wyciągać wnioski. No i tutaj przykład podany w tej książce właśnie jest, że chcemy po prostu się dowiedzieć, czy które medium ma większy wpływ na sprzedaż, może też który rynek i tak dalej. I w tym momencie bardziej zależy nam na zrozumieniu nie funkcji Y, czyli jakby celem predykcji jest, żeby w ogóle dostać to Y, ale jest zrozumienie samej funkcji, czyli jakie są zależności, jakie są najważniejsze feature'y, czyli te cechy. Czyli może się okazać, że wiecie, ten przykład z tym radiem, telewizją i gazetą, on był na 30 rynków, nie? Więc jakby na każdym rynku może być trochę inaczej. I tam na przykład może się okazać, że zależność między, jakby największy wpływ na sprzedaż ma tylko reklama w telewizji, na, nie wiem, w Korei, a na przykład radio i gazeta w ogóle nie ma żadnego wpływu, nie? Ale na przykład w Polsce, załóżmy, radio i gazety trzymają się twardo, a telewizja już odchodzi. I w tym momencie, w zależności od tego rynku, na którym to analizujemy, może się wyjść jednak coś innego. Więc jeżeli, nie wiem, zleceniodawca takiej analizy chciałby się dowiedzieć jednak, czy ma tą reklamę w radiu kupować, czy nie, no to właściwie zależy mu na tym, żeby zrozumieć, jaka będzie ta funkcja, czyli jakie są w zależności tych danych, nie? Jaki jest wpływ tych danych. Nie zależy mu na tym, czy on sprzeda więcej, czy nie. Czyli nie zależy mu na Y, tylko zależy mu na tym, jak przedstawiają się te zależności. Czy może jest jakaś, nie wiem, korelacja, czy może coś innego, nie? Jakby to ten podział właśnie predykcja, wnioskowanie, to jest tak naprawdę zwrócenie uwagi albo na lewą stronę równania, albo na właśnie tą prawą, czyli na ten F. I tu jest jeszcze więcej przykładów w tej książce, więc jakby trochę je wypisałam, tylko że po polsku innymi słowami. Tutaj na przykład podali właśnie taki przykład, że nie wiem, jest firma, która prowadzi kampanię marketingową bezpośrednią i chce ustalić, którzy klienci odpowiedzą pozytywnie na jakiś mailing. No i mają do dyspozycji dane demograficzne. I w tym momencie interesuje ich, czy nie wiem, te dane demograficzne, czy nie wiem, ile ta osoba ma lat, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy mieszka w północnej Polsce, czy w południowej, czy odpowie pozytywnie na ten mailing produktu, czy nie. I w tym momencie taka sytuacja, mamy do czynienia z predykcją, no bo klient, czy tam zleceniodawca takiej analizy chce się dowiedzieć po prostu, czy klient to kupi, czy nie kupi. W sensie, czy pozytywnie odpowie na kampanię marketingową, nie? I tutaj to Y ma większe znaczenie dla niego. Ale na przykład jeżeli ten cel tej analizy jest postawiony inaczej, czyli na przykład firma raczej nie interesuje ją, czy klient to kupi, czy nie, tylko po prostu tak jak powiedziałam, chce wiedzieć, gdzie ma zamieszczać te reklamy, no to nie jest takie zero-jedynkowe. To nie interesuje go jakby, czy te reklamy przynoszą rezultat, ile sprzedaży będą one generować, tylko interesuje go ta zależność, które z tych mediów komunikacyjnych ma największy wpływ, które jest najbardziej opłacalne. I wtedy ta funkcja ma, jest jakby analiza tych zależności, analiza tej funkcji jest dużo ciekawsza z punktu widzenia tej firmy. No i tutaj na przykład takie pytania, które może zdawać, to wiadomo, jak wysoki był wzrost tej sprzedaży, czy jest jakaś zależność między wzrostem sprzedaży a wzrostem finansowania reklam na przykład w telewizji. I tu kolejne przykłady to też dotyczą wnioskowania na przykład, czyli załóżmy, to też, no przykłady są z marketingu, kolejny przykład też jest z marketingu, no ale jakby czasami firmy robią na przykład model jakiegoś produktu i chcą się dowiedzieć, czy tego typu produkt zostanie dobrze przyjęty przez rynek. No i mają na przykład, podają takie predykatory, czyli te feature'y, czyli te cechy, czyli te X-y, takie właśnie jak cena, lokalizacja sklepu i cena u konkurencji. Czyli to są jakby tego
cechy tego produktu samego, nie? A nie ludzi w tym wypadku. No i oni chcą się dowiedzieć po prostu, jak każda z tych zmiennych wpłynie na prawdopodobieństwo zakupu. Czyli zwróćcie uwagę, że oni nie chcą dowiedzieć się, czy klient to kupi, czy nie, ile tego kupi i tak dalej. Chce się dowiedzieć, czy ma obniżyć cenę, czy ma zwiększyć dostępność, czy może podnieść tą cenę, czy może czy cena u konkurencji na przykład ma jakieś znaczenie przy wyznaczaniu jakby ceny tego produktu, nie? Czyli jakby zastanawia się nad tym, jak ukształtować ten produkt i oczekuje jakby modelu kilku wersji najlepiej, albo takiej prostej odpowiedzi. Nie, ten produkt jest za drogi, ponieważ konkurencja ma niższe ceny i nasz model właśnie to pokazuje, nie? Czyli w tym momencie interesuje go po prostu to F z daszkiem, czyli wartość, którą mamy predykować. Kolejny przykład o wnioskowaniu dotyczy na przykład nieruchomości. I tutaj na przykład przykładem jest właśnie jaki wpływ na cenę nieruchomości, czyli na cenę domów, mają takie wskaźniki jak na przykład wskaźnik przestępstw albo tak zwany zoning, czyli tworzenie się gett, albo na przykład odległość od rzeki, jakość powietrza, bliskość szkoły, średni dochód danego mieszkańca, danej dzielnicy, czy nawet wielkość domu. I to są jakby te X, czyli te feature'y, czyli kolumny w Excelu. I my zastanawiamy się po prostu, czy mamy je analizować, bo może się okazać, że tak naprawdę bliskość szkoły nie ma znaczenia, bo w tej dzielnicy mieszkają tylko studenci, nie? Więc jakby po co komuś szkoła podstawowa, skoro studenci mają dzieci. Więc na przykład ta kolumna w ogóle nie jest potrzebna. I tego typu dane, no nie wiem, mogą mieć różne zastosowanie. Więc jeżeli to jest rynek nieruchomości, no to może się okazać, że dzięki temu na przykład agent nieruchomości będzie mógł lepiej dostosować tą cenę, ponieważ będzie wiedział, że akurat ta wartość, ten feature, ta, nie wiem, jakość powietrza ma zdecydowanie wpływ na podniesienie się ceny tej nieruchomości. Więc to jest wnioskowanie, czyli skupiamy się na tej funkcji. No i jeżeli odwrócimy ten problem, możemy mieć predykcję, bo na przykład chcemy wtedy przewidzieć, jaka będzie wartość domu, który ma te charakterystyki. I wtedy tworzymy funkcję, jakąś z daszkiem, tworzymy nasz model i jakby firma nie interesuje się po prostu, jakie są te czynniki, które mają wpływ, tylko chce wiedzieć, jaką mam, za ile mam ten dom wystawić. On jest nad rzeką, on ma taki metraż, on ma blisko szkołę i jest w tej dzielnicy. Ile powinien kosztować? I to może się przydać właśnie w przypadku oceny, czy dom jest wyceniony zbyt tanio, czy zbyt drogo w przypadku firmy. Więc to mogłoby być pytanie, które postawi firma takiemu analitykowi, który ma się tego dowiedzieć. I to są jakby dwa aspekty tego samego wzoru, czyli te predykcje i wnioskowania. I tak, to chyba w sumie tyle. Nie wiem, mam nadzieję, że to jakoś jasno przedstawiłam. Jakby przykłady pochodzą z książki, więc jakby po prostu ja mówiłam. Nie, dla mnie jak najbardziej spoko. Okej. I dalej chyba mamy kolejny rozdział. O, to trade-off to jest później. No, znaczy teraz miał być mój rozdział, jest teraz godzina 20:59 dokładnie, więc myślę, że na dzisiaj zakończymy. Natomiast jeszcze pewnie, nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to myślę, że możemy chwilę odczekać, czy komuś się coś nasuwa, jakieś komentarze, pytania, może uwagi na temat prowadzenia, jakieś takie rzeczy. No okej, okay. Słuchajcie, to... Ja może ten link do tego, nie wiem, czy potrzebujecie tej prezentacji, ja mogę to oczywiście udostępnić, jakby te linki. Tak, ale wiesz co, ktoś tam próbował się do głosu dobrać. Okej. Okay. Nie wiem, czy mnie słychać. Tak, mnie? Halo? Tak, tak. Jestem pod wrażeniem prezentacji przede wszystkim. Chciałam powiedzieć, że fajnie to wygląda i Lila podniosła wysoko poprzeczkę teraz dla wszystkich kolejnych prelegentów. Także super. To mi się podobało. Tak, no ja się dołączam do tego. Mi też się podobała prezentacja bardzo. No, ja też powiem, jestem na tak. Bardzo mnie inspirujecie też i fajnie. Fajna grupa.
przyszłym. Dobra, to myślę, że nie ma więcej pytań. Jak coś to Slack, ja na Slacku będę tam na pewno zadawał pytania o tą matmę, bo mnie to ciekawi. Jak ktoś ma też jakieś pytania, no to piszcie śmiało na Slacku. No i myślę, że nie przedłużamy, kończymy na dzisiaj. Ja właśnie bardzo dziękuję, no przede wszystkim Lila tutaj była odważna i pierwsza odważyła się coś poopowiadać. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, więc dla ciebie brawa, no i też dzięki wszystkim za uwagę. No i widzimy się za tydzień. Ja mam taką propozycję, że może otwórzmy na Slacku jakąś tam sekcję pytań, bo ktoś chyba do mnie pisał, że chce to oglądać jeszcze później na filmie. Tak. Ja zresztą też o tym myślałem, bo ja mam na kartce spisanych już kilka pytań, więc pewnie może otworzymy jakieś miejsce, gdzie będziemy te rzeczy spisywać i może, miejmy nadzieję, będziemy skreślać potem te pytania i wszystkie te kolejne rzeczy będą się stawały coraz jaśniejsze dla nas. A jak nie będziemy spoilować Igorowi kolejny temat? Tak, bardzo byłbym wdzięczny. Tak. No dobra, no to miłego wieczoru w takim razie. Jeszcze mam. Do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, cześć. To na razie, trzymajcie się, fajnie było. Cześć, dzięki.